Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Związku Przedsiębiorstwa Wodociągu i Kanalizacji. Witam wszystkich radnych, witam mieszkańców, witam przedstawicieli prasy. Zgodnie z sugestią radnych dzisiejsze spotkanie pozwoliliśmy sobie zaprosić prezesów i wiceprezesów spółki, przedsiębiorstwa. Także w tej chwili oddaję głos pani przewodniczącej, która będzie prowadziła dzisiejsze spotkanie i bardzo bym prosił o dalsze kontynuowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Chciałam również bardzo serdecznie powitać państwa, którzy przybyli dzisiaj, państwa radnych i mieszkańców, którzy przybyli na dzisiejsze spotkanie. Oczywiście tak jak powiedział pan burmistrz, spotkanie jest organizowane na wniosek radnego Mateusza Woźniaka. I stąd to dzisiejsze tutaj tak liczne spotkanie z przedstawicielami. A oczywiście tematem tego spotkania będzie informacja, uzyskanie informacji i dyskusja na temat, no nie ukrywam, bo to głównym tematem jest ewentualna podwyżka cen wody i ścieków. Żeby to przeprowadzić szybko, ja widzę taką, jeśli państwo zaakceptują formę prowadzenia dzisiejszego spotkania, że najpierw oddam głos przedstawicielom państwu, prezesom przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, a następnie dyskusja. Dyskusja myślę, że nie będzie taka, że najpierw radni, potem mieszkańcy. Proponuję, aby według kolejności zgłoszeń ewentualnie można było pytać, czy wypowiadać się. Czy państwo radni, bo to do was głównie było dedykowane to dzisiejsze spotkanie, zgadzają się na taką formę prowadzenia dzisiejszego spotkania? Tak, nie widzę głosów przeciwnych. W takim razie poproszę o zabranie głosu. Nie wiem, kto z państwa, z przedstawicieli, tak? Pan prezes, tak? Pan prezes zabierze w pierwszej kolejności. Pan prezes Andrzej Babczyński zabierze głos, żeby przedstawić sytuację państwu w przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji okręgu częstochowskiego w Częstochowie. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Bardzo na wstępie chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie tutaj panu burmistrzowi, który z tego co usłyszałem z inicjatywy tutaj radnych to spotkanie dzisiaj ma miejsce. Ja się cieszę, że to już jest kolejne spotkanie w temacie tutaj dotyczący zaopatrzenia wody, odprowadzania ścieków, dotyczące państwa gminy. Spotykaliśmy się już w poprzedniej kadencji, gdzie była szeroka dyskusja i były przedstawiane wszystkie problemy i aspekty dotyczące zaopatrzenia gminy w wodę i odprowadzania ścieków. Było to połączone, z tego co pamiętam, z bardzo poważną decyzją z państwa strony dotyczącą wystąpienia ze związku komunalnego. Wtedy myślę, że argumenty przedstawione zostały przez państwa uwzględnione, bo to wynik tego głosowania pamiętam, że wszyscy byli za pozostaniem w związku, w strukturach związku, a przy jednym głosie wstrzymującym się. Również w ubiegłym roku w takiej też burzliwej atmosferze, może nie do końca, my też byliśmy zadowoleni z formy, w jakiej zostaliśmy tutaj zaproszeni. Do takiego spotkania doszło. Przekazaliśmy państwu wszystkim taki w naszej ocenie kompetencjum wiedzy w zakresie zaopatrzenia wody, odprowadzania ścieków dotyczące gminy Kłobuck. Mam nadzieję, że do wszystkich dotarła informacja, którą zobowiązaliśmy się przekazać, bo odbiliśmy dla każdego z radnych po egzemplarzu tej informacji. Myślę, że tam było wszystko. Żadnych głosów nie słyszałem, że to uzupełnić, ale zawsze możemy tego typu opracowania uzupełnić.
Jak tak na wstępie powiedziałem, dziękuję za to zaproszenie. Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy mogli również merytorycznie porozmawiać na tematy dotyczące tutaj szczególnie gminy Kłobuc, ale może i całego związku. Chociaż ja tutaj nie jestem jakby władny do wypowiadania się w zakresie związku, bo ja tylko my jako zarząd jesteśmy tym eksploatatorem zatrudnionym przez Związek Komunalny do realizacji właśnie na, rozumiem, na wysokim poziomie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla ogromnej aglomeracji obejmującą gminę Częstochowa i w dużej mierze również gminę Kłobuck. Jest to około 350 tysięcy mieszkańców, także sprawa poważna. Stąd nasze przedsiębiorstwo jest jednym z większych w kraju. Może to już Państwo wiecie, ale jeżeli chodzi o wodę, to jeżeli chodzi o długość sieci, to tylko Warszawa ma dłuższą sieć, ale specyfika naszego przedsiębiorstwa jest trochę inna niż warszawskiego, ponieważ sieci mamy prawie tyle samo, a sprzedaż mamy kilka razy mniejszą, a to ma determinujące znaczenie właśnie w zakresie ponoszonych opłat, bo wiadomo, że przedsiębiorstwa wodociągowe w głównej mierze utrzymują się, nawet w podstawowej, z tych opłat, które zostaną zebrane za usługę zaopatrzenia wody, odprowadzania ścieków. Rozumiem, że tutaj emocje wzbudza przedstawiona przez nas propozycja do związków oparta o szczegółową analizę kosztów, propozycja zmian cen taryfowych, następny okres taryfowy od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017 roku. Ten wniosek jest w trakcie w tej chwili opiniowania. Fachowo to się zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w wodę nazywa weryfikacją. Wstępnie został zweryfikowany, ale ponieważ zaszły nowe okoliczności od momentu złożenia wniosku, z tego co wiem, to związek w tej chwili jest na etapie jakby ponownej w niektórych aspektach weryfikacji tego wniosku. Ma się ta weryfikacja odbyć i podsumowanie jego w przyszłym tygodniu, jak Państwo wiecie, bo chyba burmistrz Wam przekazał. Stąd to pilne spotkanie jeszcze przed zarządem związku i walnym zgromadzeniem, który ma dokonać po weryfikacji zatwierdzenia tych taryf. Myślę, że to nie jest tajemnicą i w tym gronie tutaj na pewno nie jest tajemnicą. Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o podwyżkę opłat zarówno w zakresie dostarczanej wody o 4,35%. Jest to od 2000, w sumie od 2000, bo to jest podwyżka o 16 groszy. W ubiegłym roku, jeszcze w obecnym okresie taryfowym, to było 3 grosze. Jeżeli chodzi o działalność kanalizacyjną, ta podwyżka niestety jest większa. My po prostu też nie jesteśmy zadowoleni. Wolelibyśmy, żeby ilość świadczonych usług wzrastała i żeby do tych podwyżek nie dochodziło, ale temat, jeżeli chodzi o odbiór ścieków i ich oczyszczanie, jest to temat bardziej szeroki i nie do końca przedsiębiorstwo na niego ma też wpływ. Ta zmiana cen wynosi we wniosku złożonym taryfowym jest o 52 grosze, czyli biorąc brutto z 9,57 złotego zmiana cen by była na 9,57 zł obecnie do 10,33 zł, to jest podwyżka, zmiana cen o wzrost o 6,3%. Czym to jest spowodowane? No w zakresie wody to
Na pewno, chociaż ubiegły rok jak był dla nas szczęśliwy, ponieważ jak wiemy pogoda była wspaniała i po 26 latach osiągnęliśmy wzrost sprzedaży o 1,3%. Ale niestety na kanalizacji nastąpił spadek blisko 2%, mimo tego, że kanalizacja się w dużej mierze rozbudowuje, ale niestety sama rozbudowa kanalizacji generuje niestety tylko koszty. I ten wzrost kosztów jest większy niż przychodów z tego, szczególnie w początkowym okresie jej realizacji. Koszty są wyższe od przychodów. Jeżeli chodzi o Państwa gminę, bo to na pewno najbardziej Państwa interesuje, rzeczywiście podjęte działania w zakresie rozbudowy kanalizacji spowodowały to, że znacznie wzrosła ilość ścieków w ostatnim okresie, bo jeżeli chodzi o działalność produkcyjną, wystarczyło, że się jeden zakład podłączył i ta ilość ścieków przemysłowych wzrosła o 50% w Państwa gminie. Ale pozwolę sobie sięgnąć jednak mimo wszystko, bo Kłobuck rzeczywiście tutaj jakby te wskaźniki ekonomiczne, o których powiem, jak wyglądają za ubiegły rok, to w Kłobucku wzrosła ilość ścieków w ubiegłym roku o 9,5%, a jeżeli chodzi w zakresie wody o 5,78%. Ale niestety główny odbiorca, miasto Częstochowa, no widać, może, no nie wiem jakie tu słowa, kurczy się. Niestety spadek jest w zakresie zarówno działalności produkcyjnej, jak i działalności tutaj odbioru usług czy świadczenia usług dla mieszkańców, bo jest tutaj spadek. Przy czym tutaj, żeby była jasność, spadek w Częstochowie powoduje tylko poprawę wskaźników dla gminy Kłobuck, ale nadal działalność w Kłobucku, jeżeli chodzi o całość przedsiębiorstwa, jest nierentowna, bo jeżeli chodzi o przychody, na przykład sama Częstochowa generuje w zakresie wody, chcę Państwu zobrazować to, w zakresie wody 53 miliony złotych, w zakresie ścieków 56 milionów złotych, gdzie cały rejon kłobucki obejmujący miast, tutaj gminy Kłobuck i Miedź, no bo to te dwie gminy tutaj są wrzeszone w związku, to w zakresie wody to te przychody są 4 miliony złotych, a w zakresie ścieków Kłobuck ma niecałe 3 miliony złotych, a Miedźno 476 tysięcy, czyli jakby tutaj porównywanie i ranga tych przychodów jest nieporównywalna. I tak, co ma też na pewno ma determinujące znaczenie dla cen wody, bo rejon Częstochowy jest dochodowy w zakresie wody w wysokości 2 miliony 958 tysięcy za ubiegły rok. Rejon Kłobuck jest strata 429 tysięcy, rejon Olsztyn 600 tysięcy straty. Jeżeli chodzi o działalność kanalizacyjną, i stąd jest też ta podwyżka spowodowana spadkiem między innymi sprzedaży, jak i wzrostem niektórych pozycji kosztów, bo jak wiemy, niektóre na szczęście maleją, to działalność kanalizacyjna za ubiegły rok osiągnęła stratę w przedsiębiorstwie w wysokości 1 milion 636 tysięcy złotych. I to dalej tak być też po prostu nie może. Optymistyczne nasze założenia w zakresie ilości świadczonych usług nie mają pokrycia. I może nie będę wszystkich gmin z nazwy wymieniał,
wymieniał, ale każda z gmin tych mniejszych jest, tutaj generuje stratę, jest pokrywana przez gminę Częstochowa, w której zysk wynosi 2 445 000. Poszczególne gminy to jest strata 159 000, 219 000, 482 000, 401 000, 924 000. Wymienię jedną gminę z nazwy, to jest gmina Kłobuck, 1 121 000, 256 000 straty, 518 000 straty. I to są fakty, z którymi no, trudno tutaj dyskutować. Przedsiębiorstwo nie może pracować na stratach i jedynie tylko tak naprawdę pozostała działalność przedsiębiorstwa pozwoli na to, że przedsiębiorstwo osiągnie zysk za ubiegły rok, ponieważ na działalności wodociągowej w sumie osiągnęło 1 881 000 zysku, na kanalizacyjnej, jak powiedziałem, strata 1 636 000, czyli w sumie na działalności podstawowej osiągnęliśmy zysk 244 557 zł. Pozostałe nasze działalności, czyli usługi robione na zewnątrz, naszym sprzętem, naszym majątkiem, wynajem choćby dachu na naszym budynku, które też nie jest bardzo popularne, bo wiadomo, że mamy z tym również problemy, że to jest niezdrowe dla pracowników. Wydzierżawiamy choćby dach pod anteny telefonii komórkowej. Zysk na działalności tej pomocniczej 815 000 zł, sprzedaż materiałów 91 000 zł, działalność finansowa 478 000 zł na plusie. Stąd przedsiębiorstwo, jeżeli oczywiście biegły zaakceptuje w pełni nasz, powiedzmy, bilans, osiągnie zysk w wysokości 1 353 000 zł. I na co ten zysk jest przeznaczany? Przedsiębiorstwo nie pracuje dla zysku. Dla nas wystarczyłby zysk w wysokości 1 zł, ale ponieważ politykę w ramach związku kreuje Związek Komunalny, czy tego obszaru obsługiwanego, wypracowano, że wodociągi będą dokonywały rozbudowy systemu wodociągowego, z którego oczywiście również w dużej mierze korzysta gmina Kłobuck. Cały zysk w 100% przeznaczany jest na rozbudowę infrastruktury wodociągowej. W ramach również naszych opłat chciałem powiedzieć, że przedsiębiorstwo, rozumiejąc i trudną sytuację, i przecież też jesteśmy zainteresowani, żeby te świadczyć te usługi jak najniżej, przejęło na siebie obowiązek modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków. Jednym z pierwszych to była właśnie oczyszczalnia w gminie Kłobuck, na której modernizację wydaliśmy blisko 9 000 000 zł, nie mając amortyzacji ani złotówki. To jest w ramach wszystko przychodów, które przedsiębiorstwo realizuje. Generalnie z perspektywy historii tutaj szczegółowo dyrektor Cierpiał może przedstawić sprawę. Przedsiębiorstwo w gminie Kłobuck co roku około 1 000 000 zł jest inwestowane. Myślę, że to Państwo pamiętacie, bo okres nie jest długi, odkąd przedsiębiorstwo działa na terenie gminy Kłobuck, bo jest to raptem 25 lat. Zostało wybudowane w 95% starannym przedsiębiorstwa finansowym ujęcie wody przy ulicy Długosza. Budynek administracyjny w całości został wybudowany w gminie Kłobuck staraniem przedsiębiorstwa. I jak już wspomniałem, została między innymi zmodernizowana oczyszczalnia kosztem 9 000 000 zł, które kredyty do dzisiaj spłacają i w jakim sensie one obciążają również ten rachunek ekonomiczny dotyczący gminy Kłobuck tutaj. No.
Jeszcze parę liczb powiem, zanim będę odpowiadał na pytania, ale chciałem w miarę szczegółowo Państwu naświetlić tą sytuację, żebyście Państwo wiedzieli, że nikt do gminy Kłobuck tutaj nie dopłaca, że nie jest odwrotnie, że gmina Kłobuck do czegokolwiek dopłaca, bo jeżeli dane weźmiemy dotyczące kanalizacji za rok 2015, w stosunku do tych cen, które Państwu przeczytałem, które planuje, złożyliśmy wniosek, to cena sama kosztowa w Kłobucku za ubiegły rok wynosi, jeżeli chodzi o oczyszczanie ścieków, to jest przy odbiór i oczyszczanie ścieków, to jest 7 zł 99 groszy. Taki jest faktyczny koszt. To są liczby. Czyli do każdego metra sześciennego odprowadzanego do oczyszczalni ktoś musiał dopłacić, powiedziałem, jedna gmina tylko ma dochód w zakresie kanalizacji, zostało dopłacone 2 zł 39 groszy. Ta sytuacja, o czym również pan burmistrz mówił w swoim wywiadzie, który czytałem na kanale państwa tutaj regionalnym, ulega poprawie na szczęście i będzie ulegała poprawie w zakresie, jeżeli będzie dopływała większa ilość ścieków, bo dane za styczeń już poprawiają te wskaźniki, ponieważ cena tutaj, koszt jednostkowy oczyszczenia, odbioru i oczyszczenia jest 7 zł 16 groszy, czyli nadal wyższy niż planowana tutaj cena na następny okres taryfowy, dopłata 1 zł 52 grosze. Jak to się, już mówiłem w sumie ile do Kłobucka w ubiegłym roku, bo Państwa wymieniłem. No niestety te systemy mniejsze zawsze będą systemami droższymi i te ceny wahają się, koszt jednostkowy za ubiegły rok oczyszczania ścieków od 10 zł 63 do 4 zł 95 w gminie Częstochowa. Czy to jest drogo, czy tanio? Ja uważam, że jeżeli chodzi o, powiedzmy, majętność społeczeństwa i jego dochody, to nie są małe koszty w budżecie domowym i proszę mi wierzyć, robimy wszystko, żeby to było jak najniżej. Na pewno wszystkich to nie zadowoli, bo jakby było i za 10 groszy, to dla niektórych byłoby drogo. My się porównujemy, bo trzeba się porównywać i do innych, i w zakresie danych benchmarkingowych dotyczących zatrudnienia, wynagrodzeń i tak dalej w Polsce, jak również i do cen, które w Polsce są. Ja zachęcam tylko Państwa, bo to wystarczy tylko, jak to dzisiaj społeczeństwo informatyczne jest, kliknąć cenywody.pl czy wiele innych portali. Ja tylko sobie odbiłem taki z 7 lutego 2016 roku obejmujący województwo katowickie, śląskie, przepraszam, jednak zdenerwowany jestem, gdzie tutaj zostało wymienionych 69 tylko z naszego województwa gmin, gdzie tutaj mogę powiedzieć, że zajmujemy zaszczytne miejsce, bo 10 od końca. Nie robiliśmy tego, to jest po prostu, żeby to nie było, że ktoś wybrane gminy i to jest od najdroższej do najtańszej. My jesteśmy na 10 miejscu od końca, więc myślę, że nie jest to aż tak źle, więc mówienie, że jest drogo i jakieś szalone ceny, to nie jest na pewno prawdą, a porównywanie nas do gmin ościennych, no czasami po prostu nie może wytrzymać tutaj próby porównań, bo to są rzeczy najczęściej nieporównywalne. Trzeba by do sedna dojść, co tam jest w cenie, bo jeżeli weźmiemy cenę
Pamiętam, bo dzwoniłem, to mogę się na to powołać, bo w ubiegłym roku rozmawiałem z burmistrzem Skrzepic. No niestety oni dopłacają do tego, ale to państwo sobie zadajcie ten trud i porozmawiajcie z sąsiadami, co tam w tych cenach jest zawarte, a co nie. Budowa nowej kanalizacji tak naprawdę w dużej mierze no, też generuje, jeżeli nie jest pokryta w pełni przychodami, generuje koszty. Koszty energii elektrycznej, podatków lokalnych, chociaż państwo i chwała podejmujecie tą uchwałę o niemaksymalnej stawce podatku od budowli, tylko tam na poziomie chyba 0,40 tam coś setnych, żeby zrównać to do cen częstochowskich. My płacimy również za pozostawienie na tych majątku, który pan burmistrz nam tutaj użycza, za pozostawienie urządzeń w pasie drogowym, także szereg, tak naprawdę my te ceny już, koszty ponosiliśmy już w trakcie budowy i pan burmistrz dobrze o tym wie, że koszty energii elektrycznej, zero mieliśmy przychodów, a przez rok te pompownie w zakresie energii elektrycznej płaciliśmy, gdzie, tak jak mówię, zero przychodów było. Jak również pan burmistrz pewnie to też poświadczy, no trafiliście państwo tutaj na nie najlepszych wykonawców, pamiętacie perypetie związane ze zmianą wykonawcy, no mnóstwo usterek, które na tych nowej kanalizacji jest, było usuniętych tak naprawdę kosztem przedsiębiorstwa, czyli nie jest to wszystko, nie jesteśmy ci najgorsi. Ja jeszcze kończąc swoją wypowiedź tutaj i czekając na państwa pytania, chciałbym, bo jedną sobie zadałem, przyszło mi tak na myśl, gmina Myszków, nie wiem, ona jest większa chyba, ale niemal, niedużo od tutaj od gminy Kłobuck, która była kiedyś w związku komunalnym, wystąpiła, prowadzi sama działalność. Wejdźcie państwo na stronę internetową, zobaczcie, no tam ceny są wyższe niż w Częstochowie i niż w Kłobucku, no. Więc a tu kolega mi jeszcze podpowiada, gmina Miedźno prowadziła działalność kanalizacyjną sama i bardzo chciała, żebyśmy jednak my ją prowadzili i prowadzimy teraz, no jedna z tych cyfr, którą dopłacamy, to jest do gminy Miedźno. Ja myślę, że dosyć szeroko i wiele aspektów poruszyłem tutaj, może trochę chaotycznie, za co przepraszam, ale determinanty podwyżki. Termin? Determinanty podwyżki, czyli za co, prawda? Czyli opłata za pozyskiwanie wodoprawnej. No, tak, bo w jakim sensie tu koledzy mi mówią, że nie tylko oczywiście spadek sprzedaży tutaj ma miejsce, ale oczywiście wzrost niektórych pozycji kosztów. Na szczęście takie, no, powiedzmy, pozycje w kosztach, jak energia elektryczna, mimo że u nas przybywa tych obiektów, nie rośnie, cena gazu spada, wynagrodzenia no niestety rosną, chociaż nie tak jak w budżecie założono 3,8%, tylko właściciel zaakceptował podwyżkę na poziomie 3%. My płacimy również podatki, które rosną, w niektórych gminach są na tym samym poziomie, w niektórych rosną. Tak jak powiedziałem, dodatkowe opłaty ponosimy z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie drogowym na tych nowo realizowanych. Opłaty środowiskowe, które również wnosimy do marszałka, one też rosną. Za gospodarcze korzystanie ze środowiska, czy opłaty za utylizację osadów ściekowych, te opłaty też rosną. Także część pozycji rośnie, a część maleje. No, też mogę tutaj, bo mam plan rzeczowo-finansowy na przyszły rok, część pozycji wręcz maleje, bo proszę mi wierzyć, że cały czas optymalizujemy swoją działalność. Stąd choćby i ta pozycja 59, a nie pierwsza w województwie śląskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie prezesie za obszerne omówienie tych tematów, które nas dotyczą bezpośrednio jako mieszkańców gminy Kłobuck. Proszę państwa,
ponieważ, no jak proponuje pan prezes, będę udzielała w tej chwili głosu państwu, tylko mam prośbę. Jedna to jest taka, że no, zgłaszajcie się państwo przez podniesienie ręki. Dobrze, nie ma innej możliwości. Proszę być cierpliwym, bo każdemu udzielę głos. Tylko te osoby, których nie znam, bo nie znam wszystkich, to będę no, starała się jakoś tam, że to ta osoba. Przepraszam, ale przy zabieraniu głosu proszę najpierw o przedstawienie się, dobrze? Pierwszy widzę, zgłaszał się pan radny Andrzej Senkiewicz. Proszę bardzo, panie Andrzej. Tak, z wystąpienia pana prezesa, ja takie wnioski bym wyciągnął. No, wynika, że gmina Kłobuc w związku jest nierentowna, przynosi same straty, jakby z samym złem. Czyli jaki z tego wniosek, żebyśmy mieli wystąpić, żeby nas tutaj nie było? Bo to taka była bardzo smutna ta wypowiedź, jeśli chodzi o Kłobucku. Taka pierwsza moja refleksja. Przepraszam, że pan takie bardzo odczucia, mogę tak na bieżąco, bardzo, że miał pan takie odczucia. Pozostawanie w społeczności w zbiorowej no, implikuje, że w przypadku takim jak działalność komunalna, że jeden może i, ale tu nie zysk jest najważniejszy. No. Ja tylko chciałem tutaj uświadomić, no bo przecież docierają do mnie pewne informacje, rozmawiam na bieżąco z burmistrzem, przekazuje mi państwa opinie, wręcz czasami bardzo ostre w tym zakresie, więc ja stąd chciałem tutaj wyjaśnić, że to nie jest tak, że gmina Kłobuck tutaj kogokolwiek utrzymuje i to są fakty i to są liczby, ale jeszcze chciałbym, ponieważ jest sprawa cały czas zrobienia audytu, czy gminie Kłobuck się to opłaci, czy nie opłaci, chociaż to nie zawsze wszystko powinno być w kategoriach opłacalności. Namawiam państwa do zrobienia tego audytu, tylko rzetelnego i wtedy państwo podejmiecie, albo się skończy ta dyskusja od wielu lat prowadzona, czy się opłaci, czy się nie opłaci, żeby jeszcze raz została wnikliwie przynależność do związku przez państwa przeanalizowana. To na pewno warto to zrobić i chciałbym powrócić jeszcze do jednej rzeczy, bo to oczywiście tych aspektów jest mnóstwo. Co przyświecało temu, że związek komunalny powstał? To jest ochrona jednego największego dobra, jaki w naszym rejonie jest. To jest tego zbiornika wód podziemnych. Tylko jeden gospodarz poprzez odpowiednie służby hydrogeologiczne, odpowiednią kontrolę jakości, badania jakości wody podziemnej, kontrolowania zakładów, które zatruwają również te wody, żebyśmy to dobro potrafili zachować, żebyśmy nie musieli budować następnej stacji uzdatniania wody, jak na wierzchowisku. W gminie tutaj na ujęciu Łobodno to jest kilkanaście milionów co najmniej złotych, bo woda musi spełniać swoje podstawowe zadania określone w rozporządzeniu ministra i to jest główny temat i stąd ta dopłata, która jest do kanalizacji, to jest w imię solidaryzmu ekologicznego, tak to zostało kiedyś nazwane, ponieważ nigdzie nie było kanalizacji oprócz miasta Częstochowy. Szczątkowa była bez oczyszczalni w gminie Kłobuck, na osiedlu w Blachowni i parę bloków w Hucie Starej. Tak to w całym obszarze obsługiwanym przez... Przecież nie były w ogóle ścieki oczyszczane. To wszystko zanieczyszczało ten zbiornik. Dzisiaj z chlubą możemy powiedzieć, że każda gmina ma oczyszczalnię. Niektóre gminy kończą już kanalizowanie. U państwa też został milowy krok w ubiegłym roku zrobiony tak naprawdę, no bo przecież Biała, Kamyk to są chyba te największe po samym Kłobucku miejscowości, ale to tak tylko w kwestii uzupełnienia mojej poprzedniej odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Zgłaszał się w kolejności pan właśnie przy stoliku, tylko tam państwo, ale nie zapraszamy, macie państwo mikrofonu. Proszę, ale proszę podejść do mikrofonu. Ja mam tu rachunek, nie? I pan prezes powiedział, że proszę woda się u nas kała Tadeusz Kłobuc, że pan prezes powiedział 9,73. Tak? Według mojego rachunku 10,40 wychodzi.
No tak, niech pan tutaj, ja mam rachunek, przeliczy sobie. 10,40. Zareklamowałbym ten rachunek i będzie na pewno uwzględniony. Nie? To, ale proszę, nie wierzę, to od was jest. A, przepraszam, bo pan jako działalność gospodarcza, nie tylko kolega. Nie, normalnie wodę biorę. No to słuchajcie państwo, 9,50. Brutto jest 9,72. Proszę pana, przecież ja panu przeliczę. No ale nie. Ale niech pan przeliczy po 35 metrów. No ale no co ja, słuchajcie państwo, rozpatrzymy pana reklamację, no pewnie pan... Ja powiem, w czym... No w czym? Jest tak zwana opłata abonamentowa. No tak się domyślałem, no ale... Ale nikt tego nie liczy, bo bliżej 3 zł opłata abonamentowa mi podnosi. Opłata abonamentowa nie rośnie. Poproszę do mikrofonu pan. Czyli już pan swoją, pan skończył swoją opłata abonamentowa. Dobrze, nie wiem, czy wyjaśnić państwu, na czym polega opłata abonamentowa. I ona, opłata abonamentowa dotyczy kosztów odczytu, rozliczeń, należności za świadczone usługi, jak i również gotowości do świadczenia usług. Ta opłata abonamentowa zgodnie z rozporządzeniem taryfowym mogłaby być zdecydowanie wyższa, bo mogłaby sięgać 15% przychodów. Ona u nas jest na poziomie 5%. Jest to spowodowane tym, że przedsiębiorstwo ponosi do niektórych odbiorców, niezależnie od tego, czy wziął metr sześcienny wody, czy nie, koszty. I to, żeby to było sprawiedliwie rozłożone i nie było subsydiowania jednego odbiorcy do drugiego, u nas to zostało skalkulowane, cała gospodarka wodomierzowa dotycząca wymiany wodomierza, bo są takie przypadki, że ktoś nie wziął przez 5 lat metra sześciennego, a trzeba mu wodomierz wymienić, ponieważ jego cecha legalizacyjna wyszła. No i stąd się to bierze, no jak pan podzieli, jakby pan wziął 1000 metrów, no to wtedy by wyszło blisko pewnie 9,72, ale tam pan pewnie parę metrów wziął, rozliczając opłatę abonamentową, no to dojdzie do każdego metra parę groszy, znaczy kilkanaście. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Dziękuję pani. Proszę o zabranie głosu pana Rafała Ścieburę. Dzień dobry państwu. Ja mam kilka pytań do panów prezesów i teraz pierwsze pytanie tak naprawdę do pani przewodniczącej, czy to jest formuła pytanie-odpowiedź, czy mam zadać wszystkie pytania i później panowie prezesi będą odpowiadać? Proszę pana, no to nie ja decyduję. Czy pan prezes odpowie, będzie notował? Będę notował. Pan prezes będzie notował odpowiedź. Pan prezes przedstawił nam kilka swoich wyliczeń. Ja również zrobiłem swoje. Wyliczyłem tylko obszar, który podlega który należy do aglomeracji Kłobuck, czyli tak naprawdę 16,5 tysiąca mieszkańców, które są zaopatrzone i w przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne. Przy tym w wyliczeniu założyłem sobie średnie zużycie 3,5 metra wody na miesiąc, na osobę. Chyba pan prezes przyzna, że mniej więcej jest to w miarę obiektywne. No niestety. Niestety niżej musi pan to przyjąć, spada to stale i już tak naprawdę poniżej 3 metrów. Tak. Tak jak powiedziałem. Tak jak powiedziałem, wziąłem pod uwagę tylko i wyłącznie mieszkańców objętych aglomeracją, czyli 16,5 tysiąca, a nie 20 800, jak liczy gmina Kłobuck. Z tych wyliczeń wyszło mi, że z naszych kieszeni mają państwo około w skali roku prawie 6,5 miliona złotych. I liczyłem to po stawce 8,90. Czyli tak naprawdę to jest chyba netto, bo już dawno nie analizowałem tych rozliczeń. Chciałem zapytać, gdzie te 6,5 miliona, co się dzieje z tymi pieniędzmi, gdzie one lądują, bo państwo mają swoje koszty. Tak naprawdę pan prezes przed chwilą powiedział, że nie powinniśmy się porównywać do gmin ościennych, tylko do całego województwa czy z portalu cenywody.pl, co jest dla mnie generalnie mówiąc nieobiektywne, bo my znajdujemy się na podziemnym zbiorniku
zbiorniku wody, gminy sąsiednie również, a pan prezes porównał nas tak naprawdę do niektórych gmin górskich, gdzie faktycznie koszty wody są dużo, dużo większe niż w naszej gminie. Także pierwsze moje pytanie, co się dzieje z tymi 6,5 milionami złotych w skali roku? Drugie pytanie to jest, od kogo i za ile przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji zakupuje energię elektryczną? I trzecie pytanie, czy pozyskujecie środki zewnętrzne na modernizację, rozbudowę sieci wodociągowej? Jeśli tak, to z jakich źródeł i w ramach jakich programów? I w zasadzie tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, proszę o odpowiedź. Ja tu uściślę, no, za ubiegły rok te przychody, jeszcze raz powtórzę, obejmujące również gminę tutaj Miedźno, na wodzie 4 129 678 zł. Jeżeli chodzi o przychody na kanalizacji, to jest Kłobuck, bo tu już mam rozbite na gminy, 2 918 837 zł. Jeżeli chodzi o gminę Miedźno, 476 045 zł. No, na co jest to pokrywane? No, nie mam szczegółowo, jeżeli chodzi o wodę, ale kanalizację to mogę panu każdą pozycję przeczytać. Nie wiem, czy to ma jakiś tam sens ogółem. Płace 511 tysięcy, ZUS 101 tysięcy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 tysięcy, materiały 77 tysięcy, amortyzacja 980 tysięcy, energia 364 tysiące, pozostałe koszty BHP 1500 zł, usługa czynszu dzierżawnego 39 tysięcy, usługi komunalne 219 tysięcy, podatek od nieruchomości, od budowli 159 tysięcy, od budynków 15 tysięcy. I to się składa na koszty, które przewyższają te przychody. No. Również by miało to w zakresie wody, przychody nie pokrywają kosztów w pełnej wysokości. Jeżeli chodzi o energię elektryczną, robimy na to konkurs ofert co roku. I od 3 lat najkorzystniejszą ofertę nasz konsorcjant, który sobie postawił za punkt honoru, żeby najtaniej energię, żeby od niego energię brać, jest to elektrociepłownia Andrychów. I ile za kilowatogodzinę? Środki unijne. Proszę? B23. To znaczy, proszę państwa, u nas występuje kilka taryf, prawda? Od taryfy G21 poprzez B20. Generalnie rzecz biorąc, do tego przetargu zapraszane są wszystkie, można powiedzieć, te takie działające największe przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą energii. Ja tu nie będę wymieniać, a może wymienię: Tauron, PG Energia, Energa jako firma, prawda? Ta oferta akurat konsorcjanta była najtańsza. Ja pamiętam, że ona była o 7 zł tańsza. Nie chcę w tej chwili powiedzieć, bo to za megawatogodzinę w granicach. Nie, przepraszam, nie potrafię panu w tej chwili. O 7 zł była niższa od kolejnej oferty złożonej w tym przetargu. Poprzednio mieliśmy. Jeszcze jedno pytanie było. Jeszcze jedno pytanie o środki. Oczywiście, że korzystamy ze wszystkich możliwych źródeł pozyskania środków. Byliśmy jednym z pierwszych w kraju, który z Funduszu Spójności ogromne środki dostał na budowę stacji uzdatniania wody. Jak również na okrągło korzystamy, każda umorzona pożyczka generuje wystąpienie o następną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z tego głównie była modernizowana oczyszczalnia w Kłobucku, z umorzenia oczyszczalni części pożyczki, bo to jest 50%, tak Zbyszku, tak. 50% przeszło na następną inwestycję, bo dokonaliśmy modernizacji następnej oczyszczalni w Blachowni.
każdy projekt dotyczący wymiany rur azbestowo-cementowych, to się tak zazębia jeden za drugi, jest również realizowany z umorzeniami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymaliśmy właśnie w ubiegłym tygodniu od marszałka również z programów regionalnych środki 544 tysiące, dokładnie pamiętam, na realizację programu elektroniczne społeczeństwo. Także no, skorzystamy ze wszystkich możliwych środków. Pytam dlatego, ponieważ... Z Narodowego Funduszu również korzystamy. Pytam dlatego, ponieważ no, w naszej gminie, jeśli chodzi o rozbudowę sieci wodociągowej, no, nie widać tych pieniędzy, także no... Szczerze powiem, że jestem zaskoczony. Proszę, panie Zbyszku, dokładnie podać, co my robimy, bo to robimy z własnych środków. Proszę, o, tak uzupełni. Bo środków nie dostaniemy zewnętrznych. Szanowni państwo, tak jak wcześniej tutaj prezes Babczyński powiedział, można to w uproszczeniu powiedzieć, że corocznie inwestujemy akurat na terenie gminy Kłobuck około 1 000 000 zł. To jest w różnych latach bardzo różnie, ale średnia wychodzi w granicach 1 000 000 zł. Oczywiście wtedy, kiedy była przebudowywana i modernizowana oczyszczalnia ścieków, to było w roku 2009, to na przykład wtedy zainwestowaliśmy prawie 8 000 000 zł. Natomiast no, w tych latach, kiedy nie ma takich priorytetowych, bardzo kosztowych inwestycji, tak jak powiedziałem, jest to około 1 000 000. Ja może konkretnie powiem z ostatniego roku. Jeśli chodzi o rok 2015, była to kwota 1 066 392 zł. I tak, wybudowano sieć wodociągową w Kłobucku, w ulica Żytnia, za 26 112 zł. Przebudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami w Kłobucku, ulica Wiśniowaś, około 700 metrów, za kwotę 558 239 zł. Wybudowano sieci wodociągowe w ulicy Reja, 49 metrów, i w ulicy Podleśnej, 110 metrów bieżących, za łączną kwotę 46 700 zł. Oraz dokonano przebudowy i modernizacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Długosza na odcinku 621 metrów za kwotę 414 tysięcy zł. Razem to czyni 1 066 000. W trakcie w tej chwili jest przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Spokojnej, budowa sieci wodociągowej w ulicy Asnyka oraz budowa sieci wodociągowej w ulicy Przejazdowej. To będzie realizowane za łączną kwotę 82 tysięcy zł. Planujemy jeszcze w tym roku przebudować prawie 3 km sieci wodociągowej w Kłobucku. Będą to dalszy etap ulicy Długosza, 820 metrów, ulica Wspólna, 670 metrów, ulica Rumla, 380 metrów, Szkolna, 650, i w Kłobucku przebudowa ulicy Wały, 240 metrów. To szacujemy, że będzie kosztowało około 1 175 000 zł. W funduszu rozwoju, tak jak tu wcześniej padło, ten fundusz rozwoju pochodzi tylko i wyłącznie z pieniędzy, jakie przedsiębiorstwo uzyskuje w postaci zysku. Będą realizowane, i takie są złożone w kolejności wpływu i oczywiście potrzeb, jest to analizowane przez komisję, która szacuje, jakby ustawia gradację i hierarchię ważności realizacji tych wodociągów, ale czekają na realizację jeszcze wodociągi z gminy Kłobuck o łącznej długości 1630 metrów. I tak są mniej więcej to ulica Górna w Kłobucku, Studzienna w Kłobucku, Podleśna w Kłobucku, Sobisia w Kłobucku, w Lgocie ulica Północna i w Nowej Wsi ulica Gościnna i Podleśna. Oraz w Kłobucku ulica Ustronna i Boczna, tam jest taki odcinek wodociągu, który został pominięty wcześniej realizowanych inwestycjach przez samą gminę, i takie otrzymaliśmy, no tutaj dość, może nazwę to kolokwialne, rozpaczliwe pismo mieszkańców, którzy mieszkają tam, a są pozbawieni akurat możliwości korzystania z dobrodziejstwa, jakim jest podłączenie się do sieci wodociągowej. Będziemy to realizować, sprawdziliśmy, rzeczywiście jest to sytuacja taka, gdzie mieszka tam rodzina, której
wyschła akurat woda w studni czerpalnej takiej i praktycznie takie rzeczy traktujemy jako priorytetowe. To tyle, jeśli chodzi o takie... Jeszcze jedno pytanie, jeśli można. Rozumiem, że w tym 2009 roku, o którym pan prezes wspomniał, czyli te inwestycje niebagatelne na 8 czy 9 milionów złotych, były dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, tak? Tak. Czyli tak. W przypadku, gdyby nasi radni zdecydowali, że gmina Kłobuc chce wyjść ze Związku Gmin do spraw wodociągów i kanalizacji, to nie będziemy musieli tych pieniędzy państwu zwracać, bo to jest dofinansowanie, tak? Dofinansowanie było tylko w określonym procencie. Tak proporcji, prawda? Zgadza się. Natomiast dofinansowanie jest umarzane tylko i wyłącznie po spełnieniu określonych warunków i również w proporcji. Część kredytu zaciągniętego w Wojewódzkim Funduszu jest spłacane przez przedsiębiorstwo. W związku z tym stanowi to koszt dla przedsiębiorstwa. Tak, tylko jest to tak naprawdę znikoma część. Sam pan doskonale o tym wie, no ale dobrze. No znikoma w postaci 50%, no to jeżeli połowa jest znikomą częścią dla pana... W jakim okresie czasu jest to spłacane? To był kredyt zaciągnięty chyba na okres 5 lat. Czyli już tak naprawdę się spłacił? Tak, tak. No właśnie, dobrze. Dziękuję bardzo. Ale stanowił to koszt przedsiębiorstwa. Te dziękuję pieniądze. Bardzo. W kolejności zgłasza się to pani w kolejności, pan radny Witold Dominik. Potem ty. Ja chciałbym zacząć od obalenia pewnego mitu, który jest tutaj powtarzany w tych spotkaniach. Mam przyjemność być po raz pierwszy na spotkaniu z panami prezesami. Natomiast no, dotyczy tych dopłat gmin sąsiednich do usługi dostawy wody i odbioru ścieków. Panie prezesie, pan się nie dziwi, że my jako mieszkańcy, czy jako przedstawiciele mieszkańców jednak oglądamy się na te gminy, które płacą taniej, nie na te, które płacą drożej. To jest jakby naturalna sytuacja. Tak szybciutko przeczytam przy cenach. Będę czytał jakby usługę w całości za dostawę wody, odbiór ścieków. Kłobuc, wiadomo, 9,62. Są to ceny z ubiegłego roku, ale mam informacje telefoniczne, że te ceny w tych gminach ościennych nie zmienią się w tym roku. Opatów 6,40, Panki 6,48, Popów 5,86, Wręczyca najdrożej 7,78. Jest to jednakże no, do 40% taniej niż u nas, 30 do 40%. I słynne Krzepice, o których pan tutaj mówił. I tu rozbiję na te dwie liczby jednak. Cena metra sześciennego wody to jest 2,98. Cena odbioru metra sześciennego ścieków to jest 3,48. W tym 58 groszy dopłaty. To bez tej dopłaty oni by płacili i tak 2 zł, ponad 2 zł mniej niż my. Także no, dopłata. W tym dopłata? W tym dopłata. 3,48 jest dopłatą, którą radni uchwalają corocznie na poziomie 58 groszy do metra. Także no, to jest mit jakiś, że gminy sąsiednie dopłacają, dlatego mają taniej. No, jest to nieprawda. Płacą mniej, ponieważ koszty bieżące mają mniejsze. I przejdźmy do tego. Mam znowu dane z 2014 roku, bo jak panowie pamiętacie, wtedy korespondowałem z wami. Z niemałym trudem otrzymałem dużo informacji. Koszty utrzymania w roku 2014 PWiK wynosiły 119 502 654,14 zł. 14 groszy. W tym koszty wynagrodzeń i pochodnych 39 610 191 zł 38 groszy, co stanowi 33% kosztów utrzymającego przedsiębiorstwa. Ile wynagrodzeń? 39 milionów i pochodne, ZUS-y i tak dalej. 39 610 191 zł 38 groszy. Moim zdaniem, drodzy państwo, no tutaj, jak to się mówi kolokwialnie, jest pies pogrzebany. Koszty bieżące są bardzo wysokie. Mówicie też państwo o porównywaniu cen z innymi gminami. Ja oczywiście, jak pan prezes raczył stwierdzić, internet daje dużo możliwości. Zrobiłem to wczoraj późnym wieczorem. Zostałem takie zestawienie aktualnych cen wody i ścieków w gospodarstwach domowych, w miastach. Ponad 50 tysięcy mieszkańców. Dla ciekawostki podam, że te miasta obsługiwane są przez podobnie funkcjonujące przedsiębiorstwa. Więc ja zakładam, że nie do końca moim skromnym zdaniem zarządzane dobrze, tylko dlatego, że no, wpływy polityczne na sposób zarządzania tym przedsiębiorstwem też mają ogromne znaczenie. Dlatego uważam, że gminy ościenne, które to robią w ramach własnej działalności, czy w ramach nawet kilku urzędników zatrudnionych w gminach, mają tak tanio. Szybko tylko podam. No, są gminy, które mają, które robią tę usługę powyżej 50 tysięcy za 6, 7, 8 zł.
Ale, mało tego. Ale są za 17,60. Tak, dlatego mówię, patrzymy na te tańsze, bo nas to interesuje, nie droższe, bo zawsze może być drożej, prawda? Wystarczy przyjąć 100 pracowników więcej, będzie drożej. Do czego zmierzam jeszcze, panie prezesie? Koszty, o których tutaj wspomniał jeden mieszkaniec, dotyczące abonamentu. Sprawdziłem tylko kilka, bo to już była godzina pierwsza w nocy. Sprawdziłem kilkanaście, nie znalazłem gminy, która miałaby wyższe koszty. Nie znalazłem. Abonamentu? Abonamentu. Warszawa ma, proszę państwa, Warszawa. Przy koszcie usługi dostawy wody odbioru ścieków na poziomie 11,47, abonament to jest 8,07. U nas w cyklu miesięcznym jest to ponad 12 zł, prawda? W cyklu 3-miesięcznym jest to 20 kilka złotych. Oczywiście, i tu ciekawostka, dla odbiorców indywidualnych. Dlatego, że ta opłata abonamentowa, której państwo piszecie, składa się trzech składników. Dobrze to kojarzę, tak? Jest cena odczytu, bodajże, zaraz to znajdę, sekundkę. Rozliczanie należności. Rozliczanie należności i tak zwana gotowość, tak? Tak zwana gotowość, która jakby stanowi lwią część tej opłaty. I tak przy opłacie abonamentowej w rozliczeniu miesięcznym dla odbiorcy indywidualnego jest to abonament bodajże 11,50, to mam badane chyba jeszcze z wcześniejszego roku, 11,59, w tym 3,02 to są koszty odczytu, 2,45 koszty rozliczenia i 6,12 koszty gotowości. Przy 3-miesięcznym rozliczeniu to jest 23,83, mówię to chyba jeszcze z poprzedniego roku, być może są te, w tej chwili wyższe te kwoty. W tym 3,02 koszty odczytu, 2,45 koszty rozliczenia i 18,36 koszty gotowości. Pytanie moje brzmi, dlaczego mieszkańcy budynków wielolokalowych, jak to piszecie, nie ponoszą tych kosztów gotowości? Bo to jest podejrzewam jakieś może, no powyżej 100 tysięcy mieszkańców Częstochowy nie ponosi tych kosztów. Znaczy my płacimy za nich, bo tak to wynika. Bo tam jest, oni płacą chyba na poziomie tam 5-6 zł, więc płacą tylko za odczyt, tak? I za odczyt i koszty odczytu i koszty rozliczenia. Kolejne pytanie, panie prezesie, bo pan tam podał rzeczywiście, że niektóre maleją koszty, niektóre rosną, w związku z tym tutaj konieczny jest ten wzrost. 3% wzrostu wynagrodzeń, chciałbym wiedzieć, jaka to jest kwota globalna w ciągu roku przewidywana wzrostu wydatków bieżących przedsiębiorstwa. I ewentualnie no, konkretnie, które koszty rosną, powodując wzrost kosztów, konieczność podniesienia kosztów waszej usługi. Pytanie krótkie, bo tego pan nie powiedział. Te koszty wzrostu ceny wody i odbioru ścieków to są netto czy brutto, tak na gorąco? Mówiłem i netto i brutto podawałem, jedne i drugie. Koszty pan podawał tylko... ceny, tak? No to... 3,60 netto, 5,97 na nowy okres netto, brutto to jest 3,89 woda i 6,45 ścieki. Mówimy o gospodarstwach domowych. Tak jest, tak, bo nas najbardziej interesuje. Jeżeli chodzi o... to jest nasz wniosek. O jedną dziesiątą, bo tam jest współczynnik przeliczający dla prowadzących działalność gospodarczą, współczynnikiem 1,15, przepraszam, to mnożne. Z uwagi na jakość ścieków, które są gorsze. To może tyle, jakby pan był jeszcze uprzejmy ewentualnie nam uświadomić, jakie to będą wzrosty kosztów wynagrodzeń i czy ewentualnie przewidywaliście, czy w ubiegłym, bo mamy informacje z poprzedniego roku, czy w roku bieżącym były wypłacane nagrody i czy przewidujecie ewentualnie takie nagrody w tym roku? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź, panie prezesie. Sprawa mit, czy nie jest to mitem. Słuchajcie państwo, jeżeli nie dojdziemy do poszczególnych składników cen, to porównywanie tak naprawdę cen często, no trudno porównywać jedną rzecz z drugą. W tych gminach, bo ja tych analiz bezpośrednio nie robiłem, nie miałem dostępu, ale kiedyś wasz burmistrz to, czy burmistrz gminy Kłobuck robił i jak porównał ceny, dodając amortyzację, bo nasza, jeżeli chodzi o wodę, chciałem państwa zapewnić, że wszystkie możliwe składniki dotyczące wody znajdują się w cenie. Jest to pełny podatek od budowli w wysokości 2%.
I to do każdej gminy wpłacamy w zależności od ilości tego majątku, długości sieci, jak również jest w pełni ten majątek amortyzowany. Stąd mamy pieniądze na przebudowy wodociągów, bo wiadomo, że sieć generuje dodatkowe koszty, jeżeli jest starą siecią. Ponieważ usunięcie każdej awarii to jest koszt około 5000 zł. Więc tutaj wprost porównywanie, gminy sobie nie płacą podatku za pozostawienie urządzeń w pasie drogowych. My takie podatki do każdej gminy i do gminy Kłobuck również wnosimy. No więc trudno to wprost takie rzeczy porównywać. No. A u nas niebagatelnym jest też taką rzeczą, że nasza sieć jest specyficzna. Powiedziałem to na samym początku. Jest drugą co do długości w kraju, ale sprzedaż jest kilkakrotnie mniejsza niż w takich miastach, które mają mniej sieci, jak Poznań, Kraków, a sprzedaż jest tam kilkakrotnie większa. Wystarczy, żebyśmy sprzedaż mieli na poziomie, jak była 25 lat temu, bo taki jest obraz, chciałem Państwu to też jakby przedstawić. Sprzedawaliśmy kiedyś 32 tysiące metrów sześciennych wody. A teraz sprzedajemy niecałe 14 milionów. Na mieszkańca w Kłobucku jest 87, tak? I 0,2 litra na mieszkańca. Także wprost powinno być to wszystko zawsze podane szerszej analizie, porównując to, więc to mit, nie mit, no więc ja się boję też, szczerze mówiąc, takich prostych porównań, bo również mam te porównania miasta do 50 tysięcy, czy powyżej 100 tysięcy, to wszystko jest w internecie. Nie mamy tutaj naprawdę żadnych, uciekło mi słowo, kompleksu w zakresie, jeżeli chodzi o cenę, chociaż sam wiem, że jest to płacone kwartalnie, stanowi to poważny wydatek dla rodziny. No. Ale na to wpływu, na tę sytuację, to co jest w Polsce, ja nie mam bezpośredniego wpływu. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, chciałem powiedzieć, że my cały czas optymalizujemy swoje zatrudnienie i tak naprawdę od kilkunastu lat to zatrudnienie jest na niezmiennym poziomie, a nawet spada. Na ten rok to jest 540 osób, gdzie tego majątku to przybyło, no może nie dwa razy tyle, ale porównując, jak 540 czy 550 ludzi pracowało, to nie mieliśmy wtedy, mieliśmy dwie oczyszczalnie tylko tak naprawdę. Teraz mamy tych oczyszczalni 8. Nie mieliśmy żadnej pompowni ścieków. Dzisiaj ich mamy 160 ileś. Przejęliśmy ogromny majątek, który generuje nam 15% dodatkowych przychodów, które będzie dla całego związku tutaj miało kapitalne znaczenie właśnie na ceny, bo do września 2019 roku dokonamy spłaty zakupionego majątku, który generuje nam 15% wzrostu przychodów od firmy Elsen. Także to są te kierunki, które przejęliśmy ten majątek, a zatrudnienie po roku spadło tam do zera, ponieważ także ten wskaźnik nam też zdecydowanie rośnie. Dane benchmarkingowe, ja to na poprzednim już spotkaniu mówiłem, to są fakty, no też w kraju średnia na pracownika, który obsługuje sieć kanalizacyjną, to jest tam 7 z jakimś tam przecinkiem kilometra. U nas jeden pracownik obsługuje 17 ponad kilometrów. I to samo jest na wodzie, może nie tak drastycznie, ale też jest 4 kilometry, a u nas jest ponad 7 kilometrów. No, więc my optymalizujemy cały czas to zatrudnienie. Ludzie na pewno coraz wydajniej pracują i o jakichś przyrostach zatrudnienia, proszę mi wierzyć, w wodociągach częstochowskich nie ma mowy. To jest mit, ewentualnie, jeżeli taki jest. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, rosną one na bieżący rok, bo tutaj nie jest rok taryfowy, o 932 tysiące złotych, 873 zł. To jest 3%.
jak już tutaj to otworzyłem, usługa oczyszczalnia Warta, gdzie tam też przecież prace modernizacyjne trzeba było robić na ten, na bieżący rok nam wzrasta o 2 742 564 zł. A spadki, usługi komunalne, tutaj zakładamy, że spadną, ponieważ budujemy swoją stację do odzysku osadów z kanalizacji, także tu planujemy obniżkę też kosztów. Legalizacja wodomierzy, zaprzestaliśmy tego, bo to się nie opłaci robić. Tutaj spadek aż o 77%. Też wygenerowało tam to dodatkowych paru pracowników, którzy nie zwiększyli stanu, a uzupełnili tych, co odchodzą na emeryturę. Opłaty skarbowe rosną, a to jest mała kwota, tam no 17%, ale to jest mała kwota. Materiały no, rosną, no, sama ustawa budżetowa przewiduje, że 3,8% będą materiały rosnąć, ale uruchamiamy w tej chwili, w trakcie jesteśmy choćby tą zakupową, portal zakupowy. Będziemy wszystko kupować w oparciu nie też o ustawę o zamówieniach publicznych, ale w formie aukcji wszyscy będą dostarczali do nas oferty na sprzedaż określonych materiałów, które bierzemy. Także jeżeli chodzi o nowości, to proszę wierzyć, że tutaj jesteśmy zawsze na tym czołowym miejscu. No. Nagrody. Nie wiem, czy dostanę nagrodę za ubiegły rok, bo nagroda jest dopiero po podziale. W ubiegłym roku to podałem panu w informacji. Nie. Dostał pan? Za 2014. Tak, no to w 2015 też otrzymaliśmy nagrodę. Wielkości nie pamiętam, no. Ale myślę, że na podobnym poziomie jak w 2014. Ale proszę, nie, proszę państwa, jest kolejność? Nie, to w kolejności, oczywiście w kolejności, tylko proszę, ja muszę pilnować porządku, w kolejności oczywiście udzielę głosu. Tak, przepraszam, za 14 pan dostał rzeczywiście. Dziękuję bardzo. Czy to wszystko odpowiedź na wszystkie pytania, panie radny? Tak? Na razie myślę, że tak. Dziękuję bardzo. Na razie tak. W kolejności proszę o zabranie głosu pani radna Danuta Kasprzyk. Wprawdzie kolega ubiegł moje pytanie dotyczące kosztów, ale jeszcze dodatkowo zapytam, czy planujecie, może macie jakiś plan, który wpłynie na obniżenie kosztów? Są to jakieś składniki właśnie cenotwórcze? I jakie byłyby to składniki właśnie mające wpływ na cenę wody i ścieków, które by macie w planie jeszcze obniżyć, ale z jakichś tam jeszcze powodów tego nie wprowadziliście państwo, bo pan prezes tu wspominał, że są to opłaty środowiskowe, utylizacje, opłaty marszałkowskie, oczywiście ten wzrost płac, o który tutaj pan wyjaśnił, ale może są jeszcze właśnie inne składniki cenotwórcze, które jeszcze można obniżyć, a macie to w planie, to proszę je nam przedstawić. I chciałam zapytać kolejne moje pytanie, bo to właśnie są koszty własne, które pewnie mogą wpłynąć na tę cenę wody czy też ścieków. Co z modernizacją bądź przebudową przepompowni przy ulicy Witosa w Kłobucku-Smugach, gdzie no, jak widać na co dzień przy opadach na pewno to jest bardzo kosztowne utrzymanie w takim stanie, jak ona jest. Tam na ogół, na co dzień ekipy techniczne no, mają co robić. Część wody, część ścieków po prostu pompują, wywożą. Muszą cały czas monitorować, no, jak sądzę, bardzo złą pracę tej przepompowni, o czym na co dzień się przekonujemy, przejeżdżając tamtędy. I to by było wszystko. Dziękuję. Ja wiem, że pan tak.
takimi głównymi zadaniami na ten rok, to ja już wspomniałem, to budujemy stację do odzysku osadów z kanalizacji, która obniży nam opłaty, które znacznie wzrosły za składowanie ich na składowisku w Sobuczynie. Poprzez metodę odzysku będziemy po prostu mogli odzyskać jako piasek i będziemy mogli go do rekultywacji terenu wykorzystać. Planujemy do połowy tego roku zrealizowanie farmy fotowoltaicznej, która pozwoli nam na uniezależnienie się od zaopatrzenia wody, dużej pompowni wody na południowy rejon zaopatrywany przez nas w kierunku gminy Poczesna. Ona w całości będzie, tutaj okres zwrotu jest bardzo krótki. A jeszcze do końca, tak rząd przedłużył, że jeżeli ktoś zdąży do końca połowy roku, do lipca, to będzie mógł korzystać z zielonych certyfikatów. To są działania, które powodują na pewno obniżkę kosztów. Bardzo, jeżeli byśmy w nasz plan spojrzeli, to na przykład rośnie nam zużycie materiałów bardzo wysoko. Dlaczego? Ponieważ pozwoli nam to na to, że zakupiliśmy w ubiegłym roku kompletną instalację do bezwykopowej renowacji kanalizacji, którą Państwo tutaj też w Kłobucku widzieliście. Były takie kanalizacje remontowane tą metodą poprzez wciąganie rękawa ciasno pasowanego. Pozwoli to, że własnymi siłami przy tym samym stanie zatrudnienia, że będziemy dwa razy więcej mogli remontować kanałów. A koszt w sumie tego będzie taki jak ponoszony co roku, jak to robiliśmy z systemem zlecony. Planujemy po nabraniu oczywiście jakiegoś doświadczenia w bieżącym roku, że będziemy świadczyć usługi na zewnątrz w tym zakresie, ponieważ to są drogie usługi i stąd zakupiliśmy tę instalację, bo uważamy, że bardzo dużo tam stanowi zysk tych firm, które to realizują. Jeżeli chodzi o takie na ten rok plany, które mają bezpośrednio wpływać na obniżkę kosztów, jeżeli chodzi o pompownię Witosa, to myślę, że tam nie jest temat oczywiście idealnie do końca rozwiązany, ale trochę już jest historią te samochody, co tam codziennie były, już ich chyba tam pani codziennie nie widzi, tylko co jakiś czas tylko są, ale jest to, jak mi tu kolega podpowiada, już teraz normalna obsługa. Dobudowaliśmy tam taką pompownię własnym staraniem pośrednią, która rozwiązała ten problem w systemie szeregowym, która wspomaga tą pompownię. I tych samochodów już tam na co dzień nie ma, no bo to generowało, to zgadzam się z panią, ogromne koszty, ale no był to jakiś błąd w rozwiązaniu technicznym, no. A każda pompownia wymaga obsługi, tutaj uważam, że to jest bardzo, do tych 162 pompowni, które powstały w okresie 15 lat, których nie mieliśmy, a to też jest, nawet 164, no ale to już tam dwie, to nie robią Zbyszku różnicy, jest tylko zatrudnionych u nas w całości, bo to dotyczy nie przecież gminy Kłobuck, tylko te 164 pompownie są na terenie całego naszego obszaru, obsługuje tylko 6 osób. No. Raz na miesiąc trzeba tam pojechać, osad wyciągnąć, żeby nie doprowadzać do sytuacji, że się dojdzie do zniszczenia pomp i lepiej ten osad wybrać z pompowni niż potem z kanalizacji. Jest to taniej. Dziękuję bardzo. Zgłaszała się pani przy stoliku, która... Tak, pani. Proszę bardzo, ale proszę podejść do mikrofonu. Proszę o przedstawienie się. Schmidt. Ale proszę o podanie nazwiska i... Schmidt. Dobrze, dziękuję. Ponieważ ja poprzez opłatę składam się na pana wynagrodzenie, chciałabym zapytać, ile pan zarabia, jaką pan otrzymuje premię i ile nagrody pan dostał za 2014 rok. To wszystko. Dziękuję bardzo.
Ile ja zarabiam? Słuchajcie, proszę panią, w ogóle do państwa, bo to wzbudza, widzę, duże emocje. Ja sobie sam tego wynagrodzenia oczywiście zapewniam panią, nie ustalam, tylko właściciel tak ocenia, że nasza praca tyle powinna być warta i mam rozeznanie, jak to wygląda w innych firmach komunalnych i w regionie i w Polsce. Nasze zarobki, zapewniam państwa, nie odbiegają absolutnie w górę. Jesteśmy tutaj zobligowani czy ustawą kominową. Moje wynagrodzenie wynosi 5 średnich krajowych, wyliczonych z 4 kwartału roku poprzedzającego. Nic się nie zmieniło od ostatniego czasu, który państwa informowaliśmy. Moi zastępcy zarabiają 4,5 średniej krajowej. Jeżeli chodzi o nagrodę, żadnych premii nie pobieramy. Jest nagroda roczna, która może być, a nie jest. O ile pamiętam, to było to brutto rzędu 30 tysięcy złotych. Brutto, tak? Tak. Nagrodę, jaką pan dostał, rozumiem, no właśnie powiedziałem o nagrodzie. Premii żadnych nie pobieramy. A w takim razie, ponieważ ja nie znam średniej krajowej, to może pan by mi podał, ile rzeczywiście pan zarabia? Bo ja nie znam średniej krajowej i razy, średnia krajowa razy ileś, ja nie wiem ile. Proszę panią, no nie chciałbym tutaj, no co do złotówki pani nie powiem, ale jest to nieznacznie ponad 20 tysięcy złotych, 20 no chyba 1600 złotych brutto. Czyli to jest pomnożyć to przez 12 miesięcy? To już miesięcy, potrafi nagroda, pomnożyć. Tak, tak, co miesiąc. To jest miesięczne moje wynagrodzenie. To każdy tu z nas składa się na to pana wynagrodzenie. Czy pan... Ale ja sobie jego nie przyznam. Zresztą. Dobrze. Dobrze, jest to w opłatach, bo my, jak już powiedziałem, innych przychodów nie ma, poza tym, że prowadzimy jeszcze usługi na zewnątrz, ale gro naszych przychodów to dotyczy opłat za wodę i ścieki. Jest to jak najbardziej w kosztach usługi wody i ścieków. No, jeżeli panią ta wysokość bulwersuje, trudno. Tak właściciel uznał i takie nam wynagrodzenie przyznał. Mnie też było przykro, ale ja jestem zadowolony ze swojego wynagrodzenia, tym bardziej, że mam żonę. Słuchajcie państwo, no na pewno jestem w tej grupie uprzywilejowanej, ale nie jestem, jak to się nazywało? A darmo zjadłem, bo gdzieś takie tam czytałem o niektórych takie. Uważam, że uczciwie na te swoje pieniądze zarabiam, nie muszę myśleć o dorabianiu. No, zresztą nie będę mówił nic więcej. Tyle zarabiam, tak ocenia mój właściciel i dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Aleksander Tokarz, proszę. Dobrze. Aleksander Tokarz. Ja mam szereg pytań, może na początek taką pierwszą partię tych pytań. Przede wszystkim chciałbym tu chyba wyjaśnić, że gospodarką wodno-ściekową zajmują się tutaj u nas trzy podmioty, prawda? Gmina Kłobuck, głównie chodzi tutaj o kanały sanitarne, o odprowadzanie ścieków, budowę. Także pamiętajmy o tym, że ostatnia wielka inwestycja kosztem innych inwestycji, kanał sanitarny, kosztował nas z refundacją oczywiście, z dotacjami, niemal 50 milionów złotych. Koszty własne gdzieś na poziomie 20 milionów złotych. To jest jedna rzecz. Tak jak mówiłem, są trzy podmioty. Gmina Kłobuck, Związek Komunalny Gmin do spraw wodociągów i kanalizacji, a trzecim podmiotem jest właśnie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Panowie są przedstawicielami. I dlaczego ja o tym mówię? No, zawsze stałem na stanowisku, że mogą istnieć bezpośrednie relacje gospodarcze w zakresie wykonywania zadań dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, bezpośrednie relacje między gminą a przedsiębiorstwem, a spółką. I ten trzeci element, związek, wydaje mi się, jest zbyteczny, generujący dodatkowe koszty, no bo niewątpliwie związek, z czego jest finansowany? Panowie nie odpowiedzą, bo już na wstępie zauważyłem, że panowie w imieniu związku nie będą się wypowiadali. A tak nawiasem mówiąc, to bardzo im brakuje tutaj przedstawiciela związku, który jest waszym właścicielem.
Zauważyłem dwukrotnie, że panowie powołaliście się tutaj na właściciela, nie precyzując, używając ogólnika. Właścicielem waszym jest związek. Jeżeli mówicie, mówił pan, panie prezesie, że właściciel zaakceptował wzrost o 3% wynagrodzenia, czyli de facto był to związek. Prawda? To samo dotyczy pańskiego wynagrodzenia. Właściciel zaakceptował, czyli de facto związek. Tak? Czy Rada Nadzorcza? Nie, no my złożyliśmy wniosek, ale będzie akceptacja rzeczywiście w przyszłym tygodniu. No ale właściciel, związek, tak? Waszym właścicielem jest związek. Naszym właścicielem stuprocentowym jest Związek Komunalny Gminy. No wystarczy powiedzieć tak, proszę pana. No. Co dalej? Tutaj moi przedmówcy mówili, prawda, głównie pan Witold Dominik, pan radny Witold Dominik. Tutaj poruszał się również i po płaszczyźnie porównywał ceny wody i ścieków za metr sześcienny w związku tutaj i w gminach ościennych. Także ja nie będę tej kwestii tu poruszał. Chciałbym się na chwilę zatrzymać na innej płaszczyźnie, wynagrodzenia właśnie. Bo wydaje mi się, że panowie, wasze przedsiębiorstwo naruszacie zasady sprawiedliwości społecznej. Ja wam dam przykłady, skoro były przykłady co do cen wody, to ja wam dam przykłady co do wynagrodzeń. Pan ma wynagrodzenie 20 tysięcy brutto. Natomiast proszę pana, tak zwykły pracownik, odczytywacz wodomierzy, otrzymywał wynagrodzenie w 2013, no w przeliczeniu na miesiąc, przeszło 4 tysiące. Przeszło 4 tysiące. Prawda? Nie trzeba chyba wielkich kwalifikacji, by być odczytywaczem wodomierzy. 4 tysiące. Ale teraz właśnie chciałem powiedzieć, on wykonuje zadania gminne, prawda? Tak jak i wy, on wykonuje, ale również wykonuje je pracownik na przykład zarządu drugiej gospodarki komunalnej w Kłobucku. I wiecie co? I tam pracownicy z 20-letnim stażem otrzymują od 1450 do 1600 zł. Nawet połowy nie otrzymują tyle, co u was pracownicy podrzędni. Przepraszam za to wyrażenie, żeby nikogo nie uraziło. Mało tego, jest cała rzesza, nie wiem, 150 do 200 osób, które są zatrudniane na mocy porozumień z Urzędem Pracy i ci ludzie zarabiają minimum ustawowe. Na rękę otrzymują 1355 zł. I to mają zatrudnienie tylko na kilka miesięcy. Także jeszcze raz podkreślam, uważam, że naruszacie zasady sprawiedliwości społecznej. Jeszcze jedna kwestia, te ceny, o których tu mówimy. Wiecie co, utworzyliście duży organizm taki gospodarczy, bardzo duży. Taki jest sens. No chyba taki jest sens, żeby lepiej się gospodarzyć, żeby te ceny były coraz niższe, prawda? No taki jest sens chyba skupiania się. A tu jest odwrotnie. To właściwie to nie pytania, tylko stwierdzenia. Ale mam takie konkretne pytanie. Mówi pan tutaj, że dla gminy Kłobuc wypadałoby tutaj może sporządzić audyt rzetelny. Mniej więcej tak się pan wyraził. Proszę pana, bo my wam nie musimy ufać, nie powinniśmy właściwie. Nie ma takiej potrzeby. Chciałem zapytać, czy mieliście kontrolę z NIK-u? Bo to są raczej kontrole wiarygodne, niezależne. Jeżeli były takie kontrole, to czego dotyczyły? Bo wiadomo, jakichś kompleksowych kontroli nie było, prawda? No to z reguły raczej nie ma. Tematyczne. Czy były kontrole z NIK-u? No dziękuję. Na razie tyle. Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź, panie prezesie. Rzeczywiście, bo ten gro pana wypowiedzi, no to był w zasadzie monolog, no, z którym trudno tutaj dyskutować. No, 50 milionów, ja już to mówiłem, inwestycja, ona tak naprawdę na tą chwilę jeszcze generuje tylko większe koszty niż przychody. Ja chciałem podkreślić, że w tych cenach, wszystkich kosztach u nas jest też około 700 tysięcy podatku, który my do gminy wnosimy, tutaj konkretnie do gminy Kłobuc. No nie pamiętam co do złotówki, ale na pewno się nie mylę. Jest tu pani ewentualnie skarbnik, która, bo my to jeszcze do gminy i związek jeszcze od części majątku również tam płaci. No, także tutaj, bo taka jest konstrukcja tutaj, że od dzierżawionego majątku płaci związek komunalny do gminy.
Mówi pan o 1450 zł, że ktoś zarabia. No minimalna jest 1850 w bieżącym roku. Ja ubolewam, jeżeli ludzie muszą żyć za takie pieniądze, ale to idźmy do normalności. Idźmy do normalności. Życzę, żeby ludzie godziwie zarabiali w Polsce, chociaż wiem, że rzeczywiście te najsłabsze grupy, jak sprzątające i to, bo u mnie to też widzę, bo taką usługę wynajmujemy, no płacą tam no, minimum socjalne tym ludziom, także to no, mogę tylko ubolewać. Ja świata nie naprawię. Jeżeli chodzi o kontrolę tych kontroli z Urzędu Skarbowego, to w ubiegłym roku była, jesteśmy często kontrolowani, postępowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów to są normalnością, jesteśmy tu w zakresie naruszania ewentualnych, ale tak nigdy nie zostały stwierdzone monopolistycznych naszych działań, wręcz przeciwnie. Kontrola NIK-u była w spółce, nie, to już tak dawno, że to było przedsiębiorstwo, czyli przed 2007 rokiem, przed 97 rokiem. No. NIK-u była 4 lata temu, taka krzyżowa kontrola. No, no była jakaś krzyżowa mała, ale to tam inne podmioty kontrolowano, z tego co pamiętam. No. Proszę bardzo, ja się nie boję naprawdę żadnych kontroli. Mamy pełną jawność naszego działania i pan mnie nie wystraszy nikiem. I to, ale absolutnie, no, jawność naszych tutaj liczb, ja każdą liczbę jestem w stanie wręcz, ja pamiętam takie pismo właśnie od inspektora NIK-u, który, co się im nie zdarza, bo oni raczej wystawiają tylko negatywne, gdzie o pracownikach wodociągów, a znajdę to pismo, po prostu ich profesjonalizmie, co się, mówię, nie zdarza, albo na pewno bardzo rzadko w piśmie do mnie odniósł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgłasza się w kolejności do wypowiedzi pani Maria Zawada. Szanowny panie prezesie, ja się tylko chciałam zapytać, ile wy prezesów zatrudniacie? Ile ten jeszcze pracowników ubocznych, co z tego co wiem, to same klany zatrudniacie i przy odpowiednich pensjach. Dziękuję bardzo. Proszę panią, ile zatrudnia cały zarząd tutaj przed panią siedzi? To są wszyscy pracownicy zarządu. I pełnimy funkcję, to nie jest tylko zarząd i my jesteśmy, tylko pełnimy jeszcze funkcję typowo nadzorczą, prowadzimy poszczególne piony w firmie. Ja jako dyrektor naczelny, kolega jako dyrektor techniczny i tutaj pan Michał jako dyrektor do spraw produkcji podstawowej. Mamy podległe piony i to jest wszystko, jeżeli chodzi o zarząd. Według mnie optymalnie, ale mniej nie da się, proszę mi wierzyć. Dziękuję bardzo. Pan radny Martin Wojtysek. Panie prezesie, mam takie pytanie. Od lat mówi się o tym, że gmina, czy radni, czy mieszkańcy mają pomysł na to, aby, że tak powiem, gmina Kłobuc wystąpiła ze związku. Mam pytanie do, i też do pana burmistrza, czy w ogóle na to nas stać i jakie byłyby to koszty wystąpienia, że tak powiem, ze związku. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie jest następujące, bo ponieważ skupiliśmy się tutaj cały czas na prezesa i cały czas to jakby się przekłada o zarobkach. To, co pan Aleksander Tokarz powiedział, nie wiem, ta średnia kwota zarobków takich pracowników najniżej położonych to jest kwota około 4000 zł, tak? Czy to jest kwota taka, jak pan... Tak, Aleksander Tokarz stwierdził. Ile jest, jeszcze zapytam, ile jest kierowników, ile jest pracowników takich na najniższym szczeblu położonych? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeżeli chodzi o średnią za ubiegły rok, to o ile pamiętam to dokładnie, 4751 zł średnia w firmie obejmująca wszystkich pracowników łącznie z zarządem.
Jeżeli chodzi o odczytywaczy, no, ktoś by tam za 2000 chciał pracować, zapraszam do nas, jest taka możliwość. Jeżeli chodzi o odczyty wodomierzy, robimy to systemem zleconym, trzeba założyć swoją firmę, płacimy za każdy odczyt i zlikwidowaliśmy w dużej mierze, bo jeszcze w Kłobucku są odczytywacze, ale to też jest jakby też końcówka, bo nie mamy gdzie tych ludzi zatrudnić. Jeżeli będą odchodzili albo uda im nam się przenieść na inne stanowiska, będziemy to robić systemem zleconym i jak widzę, to jest koszt około też blisko 4000 taki pracownik musi wziąć, ale musi za siebie zapłacić ZUS-y. 800 na rękę, tak? To są no gdzieś, tak myślę, że, ale to nie jest lekka praca, zapewniam Państwa. Może nie wymaga wielkich kwalifikacji, oprócz rzetelności, sumienności, ale jest to ciężka praca, naprawdę. Także, ale myślę, że no, jak miałbym za 1400, to wolałbym odczytywać te wodomierze, narażając się na różne ataki psów i tak dalej, i tak dalej. Nie? Kierownicy, panie dyrektorze? Kierowników jest około 20 w sumie. Także działy są od zatrudniające od blisko 100 osób do kilku osób, jak na przykład dział ochrony środowiska, który zatrudnia 3 osoby i prowadzi kontrolę wszystkich. Tak to mniej więcej, ale około 20 osób funkcyjnych jest w firmie. I jeszcze jedno pytanie. Koszty wystąpienia jeszcze ewentualnie, tak bardzo. Czy jakieś przybliżone, jaka jest to kwota w ogóle możliwa? W ogóle się nie podejmuje tego policzyć. Ale to są, rozumiem, nie wiem, miliony, w ogóle. Miliony, to tak. Są, słuchajcie Państwo, są określone procedury w statucie, które mówią o jak ma to nastąpić, wystąpienie ze związku. Nikt tego nie liczył, myślę, że to. Trudno odpowiedzieć. Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć, nie potrafię rzucać cyfr, jak nie znam ich choćby rzędu. No. Dziękuję bardzo. Pan radny Witold Dominik. No ale zgłosił się, no ale Mateusz teraz się zgłosił, pan radny zgłosił się dużo wcześniej. Ja ustępuję miejsca panu Mateuszowi. No to pan Mateusz, nie zauważyłam, przepraszam, rozglądam się po bokach, nie patrzę na wprost, także... To może z tego wynika, proszę. Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa prezesów, tak może się zwrócę. Państwo zarządzają przedsiębiorstwem, który budżet jest większy i to sporo od budżetu wszystkich gmin, można powiedzieć, nie to, że razem wziętych, za wyjątkiem Częstochowy. Czyli są to kwoty ogromne. W tej kwocie, można powiedzieć, 30-40% to są same koszta, tak jak pan radny Dominik powiedział, płac, wynagrodzeń i pochodnych. Ja tylko sobie tutaj na szybko policzyłem, jeśli Państwo zatrudniałem 550 osób, a w związku jest 9 gmin, to na gminę przypada 60 osób. Ja tylko chcę powiedzieć, że w tych gminach, które tutaj pan też radny Dominik, bo też mam te dane, wymienił ceny wody, Lipie, Wręczyca, Krzepice, Pańki, Przystań, Opatów, Popów. Tak samo jeśli chodzi o kierowników jest 20, to wychodzi, że około 2 kierowników jest na daną gminę. Ja tak uśredniam, statystycznie tylko to mówię, ale chcę w ten sposób zaznaczyć, w jaki sposób możemy uniknąć tej podwyżki. Ponieważ no, całym tym bólem jest moim zdaniem przerost administracji w przedsiębiorstwie. Jeśli gminy ościenne, które mają mniej więcej tyle samo ludzi, może nie tyle co Kłobuck, ale co Miedźno i te mniejsze gminy, potrafią zarządzać gospodarką wodociągową i kanalizacyjną, zatrudniając jednego kierownika i 3 pracowników terenowych, to w mojej ocenie w przeliczeniu 60 osób na gminę, no to jest stanowczy przerost. Ja w tym miejscu chciałem zapytać, czy w kosztach utrzymania tutaj na terenie Kłobucka kanalizacji wodociągów jest ujęty budynek przy ulicy Wodociągowej, oddział. Czy on jest ujęty jako koszty działalności przedsiębiorstwa na terenie gminy Kłobuck, czy to jest w jakimś innym zestawieniu? Ponieważ jeśli to ujmiemy w kosztach działalności przedsiębiorstwa na terenie gminy, to ja się nie dziwię, że jest strata, jak ten budynek jest większy chyba od tej gminy i zatrudnia tam więcej osób. Także ja myślę, że to jest problemem przedsiębiorstwa. Zarządzając jeszcze tak dużym przedsiębiorstwem z takim budżetem, myślę, że warto jest w pierwszej kolejności szukać oszczędności u siebie.
tak jak u nas w gminie było, my nas stać na inwestycje, ponieważ burmistrz znalazł oszczędności w różnych rozdziałach, a u Państwa te starania, no nie wiem jak, na jakim etapie są, ale no nie widzę tych starań. Państwa argumentacja co do potrzeb podwyżki, no ja za bardzo nie rozumiem. Wskaźniki wszystkie Państwu idą w górę. Jedyne co się dopatrzyłem, co idzie Państwu w koszty, generuje większe koszty, to 3% płaca i 3 tam ileś procent wzrost kosztów materiałów. Natomiast w samej gminie Kłobuck przyłączyło się do kanalizacji około 4000 osób, co jest 25% gminy, mieszkańców gminy, a Państwo mówią, że wskaźnik wzrasta o 5%. No więc ja czegoś nie rozumiem. Budujemy Państwu, w zasadzie to Państwo w statucie i według ustawy o samorządzie w artykule 64 mają zlecone zadania gminy, ponieważ to związek komunalny przekazał Państwu zadania związane z tytułu prowadzenia działalności wodociągowej i kanalizacyjnej. I Państwa statut odkreśla, że Państwo powinni budować wodociągi i kanalizacje. Państwo budują kanalizację, wodociągi. Kanalizację wybudowała Państwa gmina Kłobuck. Okej, nie stać Państwa, rozumiem, jest to jakoś wytłumaczalne. Natomiast Państwo przyjmują kanalizację w dużej odległości, które dostają Państwo 4000 klientów i podwyższają Państwo im ceny. Wszystkim. No to jest wbrew zasadzie jakiejkolwiek ekonomii, logiki. No ja prowadzę działalność, nie chcę się tutaj chwalić, ale gdybym ja dostał 4000 klientów, to automatycznie mógłbym, proszę Państwa, zmniejszyć te ceny. To jest taka moja puenta, że powinni Państwo szukać oszczędności u siebie. Jeśli Państwo mają taką coroczną motywację czy argumenty co do wysuwania do zarządu wniosków o podwyżki, to można sobie, może w tym samym momencie można złożyć wniosek o obniżki dla siebie, ponieważ średnia krajowa w Częstochowie to jest 3000 zł. A Państwo zarabiają, a Państwo mówią, że średnia w przedsiębiorstwie jest 4400. To są dane statystyczne z internetu, tak jak Pan mówi, można wiele tam znaleźć. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Panie Prezesie. Od końca może, bo jeżeli wejdzie Pan w internet i zobaczy średnią płacę w gospodarce narodowej, to jest ponad 4000. Ja mówię w regionie częstochowskim. Nie znam statystyki w regionie częstochowskim, ale średnia w kraju jest ponad 4100 zł. Jeżeli tak. Ja mówię o średniej w Częstochowie, w regionie. Tak, tylko że jeżeli jest średnia 400, to tam również są ci górnicy z Lubina, prawda, którzy tam mają ponad 8 tysięcy. No trudno o zarobkach tutaj wprost. Mówi Pan duży budynek, no ja zapraszam, może i zresztą poprzednio zapraszałem, możemy przejechać na ulicę Wodociągową i zobaczymy, czy tam są jakieś puste pomieszczenia. Budynek mnie się wydaje, że ileś razy mniejszy niż tutaj gminy. Trudno, tak naprawdę to jest ujęcie wody, to jest tylko dobudówka do tego, także tam przerostów powierzchni nie ma, no nie można też coś wybudować, są różne normatywy, ile na pracownika i tak dalej, no wydaje mi się, że powinniśmy ludziom zapewnić również i Państwa mieszkańcom odpowiedni standard obsługi w biurze obsługi klienta, bo tego po prostu w Kłobucku nie było 25 lat temu. No, już nie będę powracał do tego, co przejęliśmy 25 lat temu, a pamiętam to wszystko, bo w tym uczestniczyłem. Czy to trudno mi się odnosić tam do takich wyliczeń 60 na gminę i tak dalej. No ja jestem przekonany, że u nas ludzie mają co robić, nie obijają się i ta statystyka tutaj pracowników na pewno jest cały czas optymalizowana. Pan mówi 3 pracowników, no gdzieś tam w gminie małej, może tak można, wtedy się bierze koparkę, wynajmuje i usuwa awarie systemem zleconym. Też czytam prasę również, gdzie tam awarie czasami są usuwane przez i tydzień i tak dalej. U nas tych, nawet w ubiegłym roku w szczytowych okresach
rozbiorów. Wszystkim zapewnialiśmy dostawę wody, odbiór ścieku, jak i również w tych sytuacjach anomalnych dotyczące oblodzenia energią elektryczną. My wszystko to byliśmy w stanie spełnić, bo działamy po prostu metodycznie, posiadając odpowiednie urządzenia i tak dalej. I nie wziąłem tego, bo zostawiłem to na stole, a akurat fajnie by było, bym wyciągnął artykuły, które były z ubiegłego roku. To Afryka, Trzeci Świat, pustynia i to są gminy, które są wasze ościenne. Pamiętam Popów, Krzepice i jeszcze któraś, no, gdzie skażenie było bakteriologiczne wody. U nas zatrudniamy 20 parę osób w laboratorium, które bada na okrągło jakość wody i tutaj takiego przypadku zakażenia wody, a przecież o zdrowiu mówimy tutaj, zapewniam, że nie będzie. No. A w gminach ościennych takie przypadki się zdarzają. To laboratorium oprócz tego, że to też wszystko kosztuje tak naprawdę. Robimy usługi na zewnątrz, obsługując inne gminy, które dodatkowe przychody i stąd, jak tu przytaczałem, jaki my zysk na działalności podstawowej, a jaki na tych dodatkowych naszych działalnościach i to jest głównie na tym wypracowany zysk. Ja trudno mi porównywać też, ale przejmowaliśmy w ubiegłym roku kawałek, taki wodociąg dotyczący miejscowości Mokra w gminie, przepraszam, Miedźno, ale ponieważ robiliśmy również, bo były takie chęci przystąpienia dwóch gmin do związku komunalnego, gdzie dokonaliśmy oceny, narobiliśmy się i całe szczęście, że nie przyjęliśmy tych gmin, bo małe gminy tak naprawdę generują dodatkowe koszty. Prawda jest taka, 80% wodomierzy ma nieważną cechę legalizacyjną. Zapewnienie ważnej cechy legalizacyjnej co 5 lat to są też ogromne pieniądze, które przedsiębiorstwo ponosi. Zapewniam, że mamy 100% wodomierzy z ważną cechą legalizacyjną. Mogą być tylko takie przypadki, gdzie nas nie chcą wpuścić i musimy poprzez organy ścigania wejść na posesję, żeby dokonać wymiany wodomierza. No, to są rzeczy też często nieporównywalne. A pan mówi 4000 odbiorców. Zapewniam pana, że na tą chwilę ten wartości 50 milionów majątek, on na razie nie pokrywa, przychody nie pokrywają kosztów, które ponosimy związane z tym majątkiem. On na pewno poprawi wskaźniki, bo to już widać, bo jak miałem wskaźniki za połowę ubiegłego roku, jeżeli chodzi o cenę dla Kłobucka, to była ponad 10 zł. Ponieważ to podłączanie do kanalizacji następowało w czwartym kwartale tak naprawdę ubiegłego roku, to te wskaźniki spadły poniżej 10 zł, tam o ile pamiętam 9,71 zł. Teraz już jest nieznacznie powyżej 7 zł. No. Ale to jest nadal wyżej niż to, co proponujemy w ramach solidaryzmu ekologicznego, w ramach nowej taryfy. Nie odzwonić, bo nie mogę teraz rozmawiać za godzinę. Znaczy, panie prezesie, bo ja czegoś nie rozumiem. Wypracowali państwo zysk ogólny. Nie, ja nie będę wnikał, która gmina dokłada, która nie, już było to poruszane. Mają państwo zyski, proponują państwo, nie mają państwo perspektywy jakichś szerokich kosztów, które by powodowały, że w tym roku będą państwo ponosili właśnie jakieś koszty duże, a proponują państwo podwyżkę o 7% niecałe. Więc no nie rozumiem, mając zysk, proponując jeszcze podwyżki, to ja nie rozumiem tej po prostu logiki, nie rozumiem tej ekonomii, którą państwo prezentują. No pan jest menadżerem i chciałbym, żeby pan mi to wyjaśnił, w jaki sposób pan to widzi, tą podwyżkę, na co to pójdzie, dlaczego to jest ta podwyżka zaproponowana, co jest powodem tego, że musi być to akurat do tyle. Ja ubolewam, że tych danych, które pan ma przed sobą, a my ich nie mamy, nie przekazane zostały jakoś do nas wcześniej, bo może też moglibyśmy to czytelniej widzieć. Dziękuję bardzo. Proszę, panie prezesie, odpowiedź. My materiały dotyczące sytuacji finansowej przekazaliśmy w ubiegłym roku państwu, jakie są pozycje w kosztach i tak dalej. To za 2014 rok. Za 2014, no nie miałem okazji przekazać innych danych. Możemy uzupełnić to o okres bieżący.
Ja podawałem, jaki my mamy wynik finansowy na działalności kanalizacyjnej za ubiegły rok. No. Nie prowadziłby pan tak działalności, bo słyszę, że jest pan przedsiębiorcą, żeby pan 1 600 000 miał straty. No. Nie można subsydiować i to prawo zabrania jednej grupy odbiorców przez drugą grupę odbiorców. U nas od 2 lat ma to taka sytuacja ma miejsce właśnie, bo ociągamy stratę na działalności kanalizacyjnej rzędu ponad 1 000 000 zł. Już pomijam te sprawy, kto dopłaca, bo to jest poza tą dopłatą, prawda? To jeszcze łącznie z tą Częstochową taki wynik osiągamy. Na działalności wodociągowej jest 1 800 000, ale to jest zgodnie z polityką, jaką właśnie Związek Komunalny prowadzi, cedując na przedsiębiorstwo rozbudowę sieci wodociągowych. No. I innych pieniędzy nie ma, no więc tylko z tego zysku, ale gro tego zysku powstaje z naszej przedsiębiorczości właśnie. No. Choćby i właśnie podkreślę z tego Elsenu 1 000 000 zł, bo to jest dokładna kwota w ramach zakupu uzgodniona, wpływa do przedsiębiorstwa za zarządzanie tym majątkiem, który przejęliśmy, do którego już żaden człowiek tam nie jest, tylko robimy w ramach tego swojego stanu zatrudnienia. Tam pracowało w Elsenie 50 osób na to, a to dzisiaj tam nie pracuje nic. My swoimi służbami to obsługujemy. No. To jest 1 000 000 zł. Część to jest w zarządzaniu tym majątkiem i część jest w odsetkach od udzielonej pożyczki, która pożyczka nie kosztuje nic, no, bo jest w ramach rachunku bieżącego. No. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze po raz pierwszy chce zabrać głos? Może nie widziałam. Najpierw Pani Radna Ewelina Kotkowska, potem Pani Chłont. Pani Radna, bo wcześniej zgłaszała się. Dzień dobry Panowie Prezesi. Ja reprezentuję, na przykład jestem radną, reprezentuję, muszę powiedzieć, lokalny rynek pracy po części, bo pracuję w Urzędzie Pracy, który też tutaj przywołany przez moich rozmówców, poprzedników. I nie ukrywam, że jestem żywo zaniepokojona udziałem wielkości wynagrodzeń w Państwa przedsiębiorstwie, w Państwa firmie do realiów, jakie mamy na naszym tutaj lokalnym rynku pracy. Nie tylko lokalnym, bo i częstochowskim tak naprawdę, bo jest to praktycznie jeden region. Obserwując lokalny rynek pracy widzimy, że te wynagrodzenia u nas mniej więcej oscylują w granicy minimalnego wynagrodzenia. Bardzo duża rzesza pracodawców, jak i osób bezrobotnych figurujących w naszej ewidencji oczekuje wsparcia subsydiowanego zatrudnienia, wsparcia w postaci dofinansowań do wynagrodzeń. No Państwa wynagrodzenia, nawet te minimalne, o których mówicie, są dalece odległe od tego, jakie my na naszym rynku pracy obserwujemy. Stąd też to, o czym mówił Pan Tokarz, że no, występuje pewna taka nierówność w szacowaniu tych wynagrodzeń. Ja po części rozumiem, że panowie bezpośredniego wpływu może nie mają na to zjawisko, aczkolwiek uważam, że to wniosek pochodzi chyba od państwa, tak przynajmniej mi się wydaje, że to zarząd wnioskuje o umieszczenie się siebie i pracowników w widełkach, które są odgórnie narzucone. To są widełki, to nie jest kwota stała, to są widełki, do których się możemy odnieść. No, państwo odniesie się może do tej górnej półki z tychże widełek, ale już nie mówię o kwotach brutto. Ja mówię teraz o wartości udziału procentowego w całych wydatkach za poszczególne lata. 35 średnio procent na wynagrodzenia względem innych inwestycji to jest bardzo duży udział. Średnio w przedsiębiorstwach, w zakładach prywatnych, jak i podobnie publicznych, procentowy udział wielkości kwot na wynagrodzenia pracowników w przedsiębiorstwach, no jakby prywatnych i publicznych, łącznie z kadrą zarządzającą, oscyluje około 10-15% wydatków. U Państwa jest to prawie 40%. Zasadnicza różnica i myślę, że generująca bardzo duże ceny zwiększonych przez nas kosztów płacenia za ścieki, za wodę. To jest to jedno moje zaniepokojenie, do którego myślę, że panowie się nie będą odnosili, no bo to jest po prostu stwierdzenie. Chciałam się tylko odnieść do tego, jak to wygląda na naszym lokalnym rynku pracy, bo jest to duża dysproporcja. No z drugiej strony cieszę się, że ktoś dobrze zarabia na naszym lokalnym rynku pracy, tak? No to jest plus, że jest zatrudnienie, że ktoś dobrze zarabia. Natomiast no, z dużym rozrzutem finansowym. Natomiast drugie pytanie, czy kolejne pytanie dotyczy tego,
jak wygląda kwestia biogazu, czy inwestycja w Krzepicach dotycząca biogazowni i ewentualnego zanieczyszczenia wód podziemnych, czy gruntowych, czy podziemnych z tym związana, bo takie pojawiły się dość obszerne informacje na ten temat. Czy ona będzie miała jakiś wpływ na naszą wodę pitną? Czy panowie już o tym myśleliście, jakoś zapobiegacie potencjalnie rozwojowi tej sytuacji? To po pierwsze. I jeszcze pytanie dotyczące tego audytu, o którym tutaj coraz głośniej mówimy. Aczkolwiek wszyscy podskórnie czujemy, że no, stawiacie nas panowie pod ścianą. Tak naprawdę. Wyjście ze związku w żaden sposób nie obniży naszych kosztów przynajmniej przez pierwsze kilkanaście lat, bo będziemy musieli spłacać ogromne środki związane z wykupem, z odzyskaniem i przejęciem nieruchomości. Natomiast wpływu z tego, co obserwuję, na ceny wody, na ceny ścieków nie mamy żadnego. Nasz jeden przedstawiciel w zarządzie, w związku, tak naprawdę chyba w ogóle nie ma wpływu na decyzje, które tam zapadają. I to też jest dla mnie niepokojące, bo tak naprawdę to nasze dzisiejsze spotkanie odniesie tylko do tego, że państwo wysłuchają nas, naszych bolączek, pojadą do siebie i powiedzą, no zrobią co zechcą, tak, bo to spotkanie dzisiejsze chyba nie doprowadzi do jakiegoś konsensusu. I te ceny zaproponowane przez państwa podwyżek wody i ścieków, no nie ulegną zmianie w żaden sposób. Chyba, że się mylę, oświećcie mnie państwo. I jeszcze jedno dotyczące tego audytu, o którym zaczęłam mówić. Czy mają państwo jakieś rozeznanie, czy ktoś robił audyt na naszym terenie? Jeżeli tak, to jaka była cena tegoż audytu? Mniej więcej szacunkowo w podobnym powiecie. Pan tutaj przywołał Myszków. Czy oni robili audyt, zanim wystąpili? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, proszę. Może od końca w takim razie. Myszków nie robił audytu. Tak, z tego, znaczy na pewno, jestem pewien, no, pokazaliśmy, że jest tam dochód z tamtego rejonu. Ten dochód był papierowy, również i dotyczyło to Krzepic. Ileś to lat temu też tam był jakby plus na działalności i to zadecydowało, że wyszli ze związku. Niestety to były pieniądze wirtualne dotyczące tych zakładów, co pralki robiła w Myszkowie, który zbankrutował i tych pieniędzy nie było, jak również mleczarnia w Krzepicach. Jak pamiętam, jak się pojawił plus na tamtych obszarach, przy czym my tam nie płakaliśmy za tym, powiem szczerze, z tego względu, że nie byliśmy w ogóle powiązani siecią z nimi. Także prowadzenie działalności tam i było jakby z uwagi na odległość było utrudnione i jakby takiego też ekonomicznego nie miało uzasadnienia. Tutaj zadecydował generalnie ten zbiornik wód podziemnych, który pani też z troską tutaj wspomniała. Wiemy, że jakieś tam przedsięwzięcie, które może w sposób szczególny oddziaływać na środowisko, jest robione w Krzepicach, bo do nas do zaopiniowania to przyszło. Skierowałem to do naszego hydrogeologa, który z tym przedsięwzięciem się po prostu bliżej zapozna, ale to już tak naprawdę wykracza poza teren tego naszego zbiornika jurajskiego, to jakiegoś bezpośredniego wpływu nie należy się spodziewać na to, a od tego są odpowiednie instytucje, które no, nie powinny dopuścić do tego, żeby ta inwestycja miała jakiś negatywny wpływ na środowisko. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, no słuchajcie państwo, to jest w ogóle drażliwy temat, bo jakbyśmy tutaj poprosili nasze związki zawodowe, siedli naprzeciwko państwa, to by dopiero wyszła sprawa. No to jest, każdy by chciał więcej zarabiać i tak jak mówię, jeżeli to jest nawet 4700 brutto średnio, to całkiem to inaczej wygląda też i netto na utrzymanie rodziny i tak dalej. To ja chciałbym, żebyśmy wszyscy w Polsce lepiej zarabiali, tylko każda działalność ma swoją specyfikę. No, na pewno u nas ten kosz robocizny będzie inaczej niż w jakimś tam zakładzie coś wytwarzającym. No trudno to porównywać jedno z drugim. Chciałem państwa zapewnić, że u nas ta średnia też się nie bierze.
bierze z tego, że my zatrudniamy pracowników o najniższych kwalifikacjach, bo już ani nie mamy służby ochrony, ani tych grup sprzątających, która by zaniżała tą na pewno tą średnią. My zatrudniamy naprawdę wysokiej klasy automatyków, dzisiaj informatyków, od ochrony środowiska, no, laborantów. To są wszystko ludzie z wyższym wykształceniem. No to też hydrogeologa również mamy z tytułem doktora. Także to są, trzeba indywidualnie popatrzeć. Zapewniam Państwa, że wielu z nich nie jest zadowolonych ze swoich wynagrodzeń i to jest normalne, nie? Dziękuję bardzo. Pani Chłont, proszę bardzo, zabranie. Ja reprezentuję większość mieszkańców miasta Kłobuck. To są ludzie w wieku emerytalnym i ich dochody są bardzo niskie. Proszę wziąć pod uwagę, że my chorujemy i mamy nie jedną chorobę, ale kilka i wydajemy na lekarzy i lekarstwa właściwie więcej niż połowy naszych dochodów. Dlatego podwyżka cen wody i ścieków jest dla nas priorytetową sprawą. I chciałam powiedzieć, że my naszego burmistrza nie pozostawimy tak, żeby jak pojedzie do was na zebranie, że ma jeden głos tylko i wy go przegłosujecie. Jeżeli Częstochowa jest deficytowa, a Kłobuck nie, to dlaczego ma 5 przedstawicieli, a Kłobuck ma 1? Jak to się ma później do głosowania? Naprawdę ludzie nie wiedzieli dzisiaj o tym, że będzie to zebranie, bo gdyby wiedzieli, to by tu było multum ludzi. Ale my naszego burmistrza wyposażymy w list otwarty, podpiszemy się jako mieszkańcy, wypiszemy wszystko to, co nas nurtuje, ponieważ wiele odpowiedzi było enigmatycznych i mnie osobiście to nie satysfakcjonuje. Ja się denerwuję, bo jestem już starszym człowiekiem, może mi w pewnym momencie zabraknąć słowa, ale co mam na myśli, to powiem. Nasz burmistrz obniżył sobie swoje wynagrodzenie. Radni tak samo, bo wie, że my nie mamy tych pieniędzy na nasze wydatki, więc żeby coś w gminie zrobić, to zrezygnował ze swojego wyższego wynagrodzenia. Radni tak samo. Dali dobry przykład, jak należy postępować. Dlatego my go nie zostawimy tak, żeby musiał się szarpać ze związkiem. Po prostu napiszemy list otwarty, zbierzemy podpisy, wyartykułujemy swoje wszystkie pytania i będziemy czekać na rozwiązanie. Na pewno nie zgodzimy się na podwyżkę cen wody i ścieków. Była ona w tamtym roku. Dla nas to jest prawie 90 groszy podwyżki, to jest bardzo dużo. Pan może się śmiać i nie śmiać, ale moja znajoma, która jest magistrem, inżynierem, ona w tej chwili ma tak niską emeryturę, że myje ręce i tą wodę do miseczki sobie zlewa, a później jak idzie do ubikacji, po prostu czyści tą wodą ubikację. Do tego dochodzi i wy chcecie, żeby my na stare lata w ten sposób się zachowywali? My też jesteśmy ludźmi wykształconymi, mamy swoją godność i proszę tu nami nie pomiatać, nie leżeliśmy i nie zgodzimy się po raz drugi teraz tak bez niczego na takie podwyżki. Proszę to sobie wybić z głowy. Tu pan powiedział do radnego, że jeżeli prowadzi działalność gospodarczą i nie miałby zysku, to by jej nie prowadził. A na początku pan prezes powiedział, że związek jest deficytowy. No to o czym to świadczy, że też nie powinniście swojej działalności prowadzić, bo to jedno drugiego się nie trzyma. Tak usłyszelibyście to od wielu ludzi, może jeszcze w gorszym wydaniu. Naprawdę na żadną podwyżkę w tym roku się nie zgodzimy, więc proszę sobie zrobić wszystko, pomyśleć o tym, jak wygospodarować pieniądze, żeby wasze przedsiębiorstwo działało, bo od nas już nie wyciągniecie tych pieniędzy. My nawet mówimy, że wrócimy, wykopiemy studnie, mamy szamba, może ktoś będzie z tych szamb wywoził za mniejszą cenę. Ja się naprawdę denerwuję, bo ja naprawdę nie mam pieniędzy na kolejną podwyżkę cen wody i ścieków. I mówię to naprawdę dobitnie, otwarcie i panie burmistrzu, dziękujemy za troskę
i Państwu radnym także o nas i proszę o nas pamiętać i nie zgodzić się na coś takiego, bo to po prostu nas obraża. My już nie mamy tej siły, żeby walczyć z tym wszystkim, bo i Państwo także się znajdą w wieku starczym i zrozumieją, że człowiek wtedy jest naprawdę bezradny i brakuje mu pieniędzy nawet na jedzenie. Dzięki. Dziękuję bardzo. Czy pan prezes... No cóż, no ja mogę tylko przyjąć to do wiadomości. No i koniec, no trudno mi tutaj polemizować z takim oświadczeniem. No, my nie głosujemy, my sporządzamy wniosek zgodnie z rozporządzeniem i jego ocena merytoryczna, nie emocjonalna, należy do związku, no, który prowadzi na... Ależ oczywiście tylko odbiór. Ja też płacę za wodę i też, prawda? Tylko ma pan z czego płacić? Proszę bardzo, pani radna Barbara Błaszczykowska. Pani dostanie 2,50 podwyżki emerytury, to na wodę stać pani. Też uleciała. Pani radna Barbara Błaszczykowska. Panie prezesie, tak się składa, że na całym świecie zaczyna brakować wody, zaczyna jej brakować również w Polsce. I to, że mieszkańcy naszej gminy zużywają mniej wody, oszczędzają jak tylko mogą. Nie tylko powodem jest wysoka cena, ale również ta sytuacja braku wody na niektórych terenach całkowitego. Mamy przykład niedaleko Częstochowy, Koniec Pola bodajże, tak? No właśnie. I ja myślę, że my powinniśmy mieć nagrody za to, że my oszczędzamy wodę i że tej wody idzie mniej. A my co mamy? My mamy podwyżkę szykowaną przez państwa. Ja myślę, panie prezesie, że to jest najlepszy okres, żeby tej podwyżki nie było, żebyście państwo przeliczyli sobie jeszcze raz te swoje koszty i żeby pozostawić na tym samym poziomie ceny i wody, i ścieków, co były do tej pory. Bo naprawdę nam się cierpliwość kończy. Nam się cierpliwość kończy. Ja znam sytuację mieszkańców, wiem, jakie są ich opinie i to, że oni dzisiaj tu przyszli, to jest tylko, mówię, część tych ludzi, ale jeżeli byśmy poinformowali wszystkich, to byście państwo tu mieli po prostu protest przed urzędem. Także bardzo proszę jeszcze raz przeanalizować ceny wody i ścieków i pozostawić to na tym samym poziomie, co było do tej pory. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę mi wierzyć, że analizujemy to na bieżąco. Przykładem jest całkiem nieodległy rok 2014, gdzie okoliczności takie zaistniały, że nie było dokonywanych zmian opłat. Ja też bym sobie życzył, żebyśmy dokonali obniżki. Tak jak jeszcze raz dwie cyfry przedstawię. Kiedyś sprzedawaliśmy 32 tysiące metrów sześciennych wody, teraz 13 milionów metrów sześciennych wody, teraz niecałe 14 milionów. I to są fakty, z których my też ubolewamy, że region częstochowski po utracie województwa widać, że przeżywa regres. Przemysł się wycofuje, wszystkie przedstawicielstwa z rejonu częstochowskiego się wycofują. I to też ma jakiś wpływ na pewno na nasze funkcjonowanie. Tak jak powiedziałem, że analizujemy to na bieżąco, jak nie było, jak w 2014 roku nie trzeba było dokonywać zmian cen, to tego nie zrobiliśmy. Odbiło się to i do dzisiaj się w jakimś sensie odbija, bo przychodzą również mieszkańcy państwa, gminy i wszystkich tych gmin ościennych. Mniej pieniędzy było wtedy na realizację rozbudowy sieci wodociągowej, która w ramach tej ceny też jest realizowana i kolejka nam się wydłużyła, a ludzie chcą mieszkać, mówi, gdzie ja mam mieszkać, dom gotowy, stoi i skąd ja mam wodę brać. No i to jest, my musimy te wszystkie interesy zgodnie z polityką związku realizować. Zostało na nas narzucone rozbudowa sieci wodociągowych i to realizujemy w ramach tej ceny. No. Możemy zdjąć o 10 groszy już w tej chwili na wodzie,
ale gminy by musiały prowadzić rozbudowę i już jest 10 groszy znaleźliśmy. A na ściekach? Na ściekach jest sytuacja inna. Każda gmina prowadzi rozbudowę z własnego zakresu tych pieniędzy. Te ścieki już są drogie, jak Państwo mówicie, i ta podwyżka tak naprawdę jest na ściekach, bo jak weźmiemy od 2013 roku do dzisiaj, to mówię, to zostało w 2015 zwiększone o 3 grosze, a teraz jest złożony wniosek o 15. To jest raptem na te 4 lata 5,2 złotego. Jeżeli to przeliczymy tak naprawdę na rodzinę, jeżeli chodzi o wodę, to jest 1,60 zł na miesiąc. No. Panie prezesie, ale ja myślę, że najwyższy czas, żeby... A na ściekach jest sytuacja, no niestety, na nowy majątek generuje koszty dodatkowe. Najwyższy czas, żeby się zastanowić, że tej wody na świecie i w Polsce brakuje i brakuje coraz bardziej. Także to, że mówię, to co powiedziałam, że oszczędzamy, to o nas bardzo dobrze świadczy, a wy nam podnosicie ceny, ponieważ nie my ma... sami zachęcamy do mniejszego korzystania z wody z tych względów, co pani powiedziała, bo to jest jedno z największego dobra, ale niestety rachunek ekonomiczny działa odwrotnie. No ale to może gdzie indziej tych oszczędności poszukać. Dziękuję bardzo. Pan radny Mirosław Szczelczyk. Dziękuję. Panie prezesie, jakby mógł pan przypomnieć jeszcze właśnie od jakiego czasu dopłacacie do gminy Kłobuc właśnie pod kątem poboru wody, ścieków i tak dalej. Czy to jest rok, dwa, pięć? Dziękuję. Dziękuję bardzo panie prezesie. Jestem przekonany, że to w całym okresie jest bardziej rentowny rejon, gdzie przychody są rzędu na wodzie powiedzmy 57 milionów, a 4 miliony tutaj w Państwa rejonie. I ten rachunek małego zawsze będzie droższy niż... Pan, powiedział Pan wcześniej, że dopłacacie do gminy Kłobuc, tak? Że my, nie jest rentowna my jako całość, ten... jako przedsiębiorstwo nie dopłacamy, bo co roku osiągamy zysk. Nie było roku, żeby tego zysku nie było. Ale ostatnie dwa lata na kanalizacji jest strata rzędu 1,6 miliona i bodajże 1,2 miliona złotych. No, skąd się to bierze? No, z opłat innych rejonów. No, konkretnie, no co tu będziemy mówić? To jest Częstochowa. No. Dobrze, to wie pan co, naprawdę jestem pewien szacunku, że nie zakręciliście odpływu czy tam dostaw wody. My jesteśmy nie od zakręcania, od odkręcania. Tak, ale proszę pana, jeszcze mam takie pytanie. Nie drożeje prąd, energia elektryczna, ceny paliwa spadają, opał stoi, no z tego też korzystacie, jakby nie było, prawda? Więc czy przy wykopach, różnych remontach i tak dalej, korzystacie z olejów napędowych, więc nie wiem, dlaczego to wszystko ma iść teraz do góry, te ceny, zwłaszcza chodzi mi o co. Nigdy nie zrozumie ktoś, kogoś, jeżeli ktoś nawet nie ma 1,5 tysiąca złotych emerytury czy zarobku, a ktoś, kto ma ponad 15 tysięcy dochodu miesięcznego. Więc naprawdę proszę się zastanowić pod tym kątem, że jak ludzie mają zdecydować w jakiś sposób, który ma naprawdę taką głodówkę tylko do przetrwania, tak jak tutaj powiedziała pani wcześniej, przedmówczyni, no nie zrozumie ktoś, kto nie ma tyle, co ten drugi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani prezesie, proszę się. No cóż, no trudno tutaj też cokolwiek, no, że ten najedzony nie zrozumie głodnego, tak? No proszę, to na pewno tak nie działa. Zapewniam pana, że te rzeczy u nas na bieżąco są monitorowane, jak ceny nośników energii. Bardzo fajnie, że one się ustabilizowały u nas, jeżeli chodzi o energię elektryczną. Przybywa ciągle obiektów, a energia nie rośnie. 2014 rok, dlaczego nie było zmian cen? Podstawowym składnikiem tego było obniżka cen energii u nas w planie o 11%. Tak zadziałał rynek na 2014 rok, ale już następny rok, niestety między 2014 a 2015 już nastąpił wzrost energii elektrycznej. Wrócił tak naprawdę do poziomu 2013 roku. No. Także my bezpośrednio na te wszystkie rzeczy tutaj
podejmujemy działania i wiemy, co robi. W tym roku, ale no niestety, znaczy no niestety, no szukamy też, u nas się okazuje, że taniej jest ogrzewać energią elektryczną nasze ujęcia, bo wystarczy temperaturę dodatnią utrzymywać i grzejemy w godzinach nocnych, gdzie prawda, zapotrzebowanie jest u nas niższe, opłaty stałe i to są ponoszone tak czy inaczej, jest taniej niż inna energia, ale energia gazowa w tym roku około 20 tysięcy będzie niższa. No dlaczego? No bo gaz staniał. No. I my to w naszym planie jest to jak najbardziej uwzględnione. No. Również paliwa również, ale na przykład na taką opłatę jak za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie oczyszczonych ścieków do środowiska, pobór wód, to te opłaty rosną. No. Opłata, największy koszt, który u nas wzrósł i on ma na pewno też duże znaczenie w tym, to jest wzrost o 2 miliony ponad 700 zł koszt oczyszczania ścieków. A koszt oczyszczania ścieków w naszym globalnym usługę, którą kupujemy od podmiotu oczyszczania ścieków Warta, to jest 50% w pozostałych kosztach. 50% to jest oczyszczalnia ścieków, 50% to jest tych 8 oczyszczalni, 160 pompowni, 1300 km sieci. Przy czym tamte koszty są związane też z modernizacją, która ta oczyszczalnia musiała przejść. Trzeba było rozwiązać problem osadów ściekowych. Tam jest suszarnia wybudowana w ostatnich latach. To jest ogromny problem i zapewniam Państwa, że w kraju ścieki to będą jeszcze rosły na pewno i to w sposób znaczny. Kiedyś były dużo tańsze niż woda, ale nie było tak naprawdę prowadzonej tej działalności w zakresie odbioru ścieków i oczyszczania. W tej chwili te wszystkie opłaty środowiskowe, osady, których nie ma jak zagospodarowywać, szukaliśmy tańszych sposobów również. I u Państwa w gminie, żebyśmy zagospodarowywali te osady w pełni sposób bezpieczny dla środowiska, bo naszym podstawowym jest działaniem ochrona tego zbiornika wód podziemnych. Nie było u Państwa ani metra kwadratowego, na którym moglibyśmy w sposób bezpieczny z badaniami zagospodarowywać te osady. No. Te osady musimy są wywożone na Śląsk do rekultywacji terenu. Ponosimy te koszty rzędu 120 złotych za tonę. Mam nadzieję, że w tym roku podjęte te działania ze tą stacją do odzysku pozwolą nam zminimalizować te koszty. A koszt tak naprawdę do końca załatwionej sprawy utylizacji osadów ściekowych to jest od tony 500 zł, bo ci, którzy rozwiązali, mają spalarnię, bo w Częstochowie jest na razie tylko suszarnia, ale też jest na dzień dzisiejszy rozwiązany problem, bo jest to do cementowni jako paliwo, ale tam koszt samego suszenia tego osadu to jest ponad 300 zł. Dobrze, ale tylko dobra. Proszę Państwa, musimy troszkę chyba przyspieszyć, dlatego że nam tu Pan Prezes zgłasza, że o 13 ma spotkanie w Częstochowie. No zapowiadał wcześniej też. No i jeszcze troszkę czasu zostało, także tylko proszę o takie konkretniejsze pytania i szybsze. Panie Prezesie, Pana też poproszę o te odpowiedzi, żeby były krótsze i tak bardziej zwięzłe. W takim razie dalej kontynuujemy jako pierwszy. Udzielam głosu po raz pierwszy. Pan Oleś Marek, proszę bardzo o zadanie pytania. Mieszkam w Kłobucku, ale jednocześnie, Panie Prezesie, mam do czynienia z branżą komunalną. Z branżą komunalną, w której jest ogromna konkurencja. Państwo tej konkurencji nie macie i zawsze zazdrościłem mojemu koledze, który uciekł ze śmieci, poszedł do branży wodnej. Pofatygowałem się, pojechałem do niego, żeby mi powiedział, jak to tam jest, powiedzmy, w tej gminie X, nie będę mówił w jakiej. No, ogromna oszczędność. Była to gmina, która wyszła z takiego związku komunalnego, w jakim my tkwimy i przyszło mu restrukturyzować to przedsiębiorstwo, właściwie budować od początku. Pokazał mi cyfry. Jak słyszę tutaj o tych cyfrach, to jest po prostu szok. Tak, dla mnie to jest szok. Nie zaglądam nikomu do kieszeni, bo to jest nieeleganckie, ale porównywanie się do gmin śląskich przez Państwa, to jest, nie wolno się porównywać, bo tam jest zupełnie inne uwarunkowanie. Już powiem tylko jedno słowo, Szkody Górnicze, tam ta woda jest zupełnie inna, wynika to z czegoś zupełnie innego.
Cena w górę, tu sobie zapisałem 74 grosze, 7,7%. To takie, tak działa medialnie, a 3,3% na płace. W branży komunalnej, którą ja reprezentuję, wszystko idzie w dół. Konkurencja wymogła na nas, konkurencja, która jest, no, która zabije tą branżę, ona jeszcze chwilę przestanie istnieć. I później dopiero ten, który zostanie, będzie miał dobrze. Wy jesteście jedyni, więc podniesienie ceny. Ja spojrzałem u siebie w rachunki. Kiedyś żyło w tym domu 4 osoby, teraz żyją 2. Cena w górę. Oszczędzamy, no bo wody coraz mniej, ekologicznie żyjemy. Śmieci oszczędzamy, wodę oszczędzamy i te koszty stałe, które państwo macie, powodują, że pan mówi, tam jakaś cyfra padła, 300% mniejsze zużycie i cena idzie w górę. Te dzieci, które tutaj mieszkają w Częstochowie, wyludniamy się wszyscy, więc to jest właściwie główna przyczyna. Ktoś tu powiedział, że myje ręce i potem używa tą wodę tam do czegoś jeszcze. Albo łapiemy z rynny. Sam kiedyś próbowałem tą wodę z rynny złapać i przestałem. Wolałem oddać burmistrzowi na ulicę, bo ona była brzydka, brudna. Przepraszam panie burmistrzu, że tak powiem. No ale to lipa. W branży, którą mówię, reprezentuję, będę się porównywał. Kiedyś dopadały nas nieszczęścia i przede wszystkim szukaliśmy u siebie tych oszczędności. Natomiast państwo, gdybyście pokazali trochę oszczędności u siebie i potem dopiero próbowali resztę przenieść na ludzi, to może by to eleganciej wyglądało. Zawsze szukaliśmy najpierw u siebie, a dopiero później podnosiliśmy cenę gdzieś tam. Mam tutaj wynotowane jak, bo kiedyś świadczymy usługi wywozu nieczystości, na wałach oddajemy te ścieki 8,98, a będzie? A będzie? 9. Ścieki dowożone utrzymujemy. Utrzymujecie, bo była tylko jedna podwyżka, 29% w roku 2012, a tak 2, 3, 1, 7, 2, a teraz tutaj to, co nas czeka, te 7, naprawdę jest to nieuzasadnione i nie mogę powiedzieć w której gminie, ale jak zobaczyłem te cyfry, ten fundusz płac, który tam też jest, to było to zupełnie inaczej, naprawdę, zupełnie inaczej. I pytanie takie jeszcze, panie Michale Król, a ja to chciałem zadać, ja żadnych podtekstów, żeby nie było. Jak pamiętam, był pan radnym i potem nagle czytam w gazetach, jest pan w wodociągach i potem za chwilę jest pan w zarządzie. Co trzeba zrobić, żeby tak szybko awansować w tej firmie? Żadnego podtekstu, żeby nie było. Uaktywnimy naszego mieszkańca. Skończyć studia odpowiednie. A skończyłem tylko studia. Mnie się wydawało, że też kiedyś skończyłem studia odpowiednie i nie udało mi się. No, nie miał pan szczęścia, trzeba mieć trochę szczęścia jeszcze. Aha. Proszę bardzo, panie prezesie. No nie wiem, do czego się tutaj odnieść. No, zapewniam pana, że prowadzimy bieżącą analizę obniżenia kosztów u nas w spółce. No, co więcej mogę powiedzieć? No, pilnujemy również tych innych, którzy próbują wziąć za osady, powiedzmy, dużo większe pieniądze i podrzucić do nas za 3 złote. Takie firmy też pilnujemy, pan dobrze o tym też wie i też bez podtekstów. Mhm, dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chce jeszcze po raz pierwszy zabrać głos? Pan radny Józef Batuch, pan przewodniczący. Może niedługo, dlatego że skoro nie ma czasu, to króciutko może. Chcę powiedzieć, że gospodarka ściekowa u nas w gminie miała pewne cykle. W okresie powojennym, gdzie zrobiono kanalizację tu w Kłobucku, w tej części miasta, ścieki były prowadzone do oczyszczalni takiej prowizorki, manufaktury na Zagórze. Tam to było tylko, załóżmy, kraty, jakieś skratki, żeby zatrzymywać to grubsze, plus jakieś tam mieszadło i później szło na plac, na oczyszczalni. Ale już kończę, już. Ale chciałem do czegoś nawiązać. To jeżeli tak, to nie będę, może pominę tą część całą, którą chciałem trochę historii powiedzieć, nie, bo też i czas chodzi, może nie wszystkim interesują, ale chciałem pod kątem cen, nie? Jakie były wtedy ceny ścieków, że wtedy po wojnie, przed rokiem 90 było połowę ceny wody oczywiście, ale wtedy
My żyliśmy tam bardzo w trudnych warunkach, gdzie no po prostu jakby na szambie, nie? Później było w 90 roku, gdzie tu pani radna była wybudowana ta oczyszczalnia, która jest i wtedy, ale nie w takim stanie jak obecnie. Była wybudowana część mechaniczna, jedna komora biologiczna, bez nierozwiązano osadów i dalej te osady szły na plac, na poletka i to. Oczywiście ceny ścieków już wzrosły, dlatego że była ta część już rozbudowana o tą część mechaniczną, biologię i tak dalej. No wtedy było też jak gdyby zażenowanie, no ludzie się troszkę buntowali, że cena musiała wzrosnąć w górę. W 2009 roku, już za naszej czasy, już w naszych ostatnim okresie, ta oczyszczalnia na skutek dewastacji już, bo ścieki są bardzo agresywne, wszystko się niszczy, była ta część mechaniczna przebudowana, biologia była rozbudowana o jedną komorę, plus rozwiązano stację osadów, ale to spowodowało, że wiele tam substytutów, wiele różnych rzeczy musi być dodane, żeby to wszystko działało. Oczywiście te i to wpłynęło na ceny. Ale co tylko chciałem powiedzieć. W tej chwili może już kończę. O pytania, bo naprawdę już, ale już kończę. Skończyłem tę część ogólną. No wybiła mnie pani przewodnicząca z rytmu. Chodzi o co, że my jako Rada, bo tu takie głosy też padały, też się staramy, aby te ceny obniżać. Oprócz tego nacisku, który robimy naszych przedstawicieli, to zmniejszaliśmy tą cenę podatku od budowli kanalizacyjnej po to, żeby ta cena ścieków malała. I na obecną chwilę ta część podatkowa od budowli do kanalizacji ściekowej wynosi 0,25, czyli jest to znaczna zniżka po to właśnie, żeby też wpływać jako Rada na niepodwyższanie ścieków. Oczywiście po przeobrażeniach w tym ostatnim okresie gospodarczych w Polsce padło dużo zakładów pracy i w tej chwili jest problem według mnie, że tych ścieków nie ma od przemysłu, który był poprzednio, a w tej chwili go nie ma, nie? I również to, co jest, dzieje się na tym nowym zakresie kanalizacji w Kamyku. No my cały czas była troska, żeby mieszkańcy się podłączyli, ale była również troska radnych i pana burmistrza, aby się podłączyły zakłady pracy, bo tam jest tych ścieków dosyć znaczna ilość i wpłynęłoby też na zatrzymanie naszych podwyżek, bo nam zależy wszystkim, każdym indywidualnie, żeby mniej płacić. Ale jednym z dróg to jest to, żeby wszystkie zakłady podłączyły się do kanalizacji. I takie działania były tu na sesji, zwracaliśmy się i pan burmistrz takie działania podejmuje, żeby włączyć wszystkie zakłady do kanalizacji sanitarnej. Oczywiście jest to bardziej skomplikowane, bo potrzebna jest dokumentacja i pewne rzeczy trzeba dobudować. To jest następna sprawa. No oczywiście chcę powiedzieć, tak jak wczoraj tu było spotkanie, mówiliśmy, że u nas jest taki teren pod względem bezpieczeństwa dobry. Tak samo chodzi o mieszkańców. Większość mieszkańców u nas jest w wieku raczej starszym. Duża grupa ludzi to jest emerytów, rencistów. Te emerytury, renty są niewielkie, no są wręcz takie nieraz aż nieprzyzwoite, bo 700-500 zł są takie renty, co jest trudno podzielić. Dlatego tu jest prośba w imieniu tych wszystkich mieszkańców. Ponadto zarobki są też nieduże. Duża grupa ludzi u nas pracuje za niskie pensje. Dlatego moja prośba jest, jak gdyby przyłączam się do tych kolegów radnych, pań radnych, żeby spróbować w jakiś sposób, żeby jednak popróbować jeszcze ten rok w jakiś sposób, żeby przyhamować tą podwyżkę, bo na pewno ludzie, to jest taka zasada, że czym więcej, jak nie ma człowiek pieniędzy, a podnosi się mu cenę, to ten każdy z mieszkańców będzie chciał tak robić, żeby oszczędzić, żeby tą ilość, którą dodatkowo zużyje, cenę na cenie musi zmniejszyć na ilości. I taki będzie efekt, że wielu mieszkańców będzie chciało przykręcać i robić. Ale proszę przyspieszać, naprawdę. Dobrze, wobec tego zamykam, no powiem tak, że jest taki efekt domina, zwiększamy cenę, każdy więcej oszczędza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan prezes rzeczywiście się pana wypowiedź była dłuższa, ale państwo też macie w jakimś sensie możliwość no, wpływania na tą cenę, szczególnie jeżeli chodzi o cenę ścieków, bo tam prawda, ta kalkulacja się składa z części eksploatacyjnej i części podatkowej. Część podatkowa w wypadku waszej gminy to jest 45 groszy, wystarczy podjąć stawkę nie 0,45 czy tam... Ile w tej chwili macie? 0,25 ta stawka? Sprowadzenie jej do zera spowoduje obniżkę o 45 groszy. Dziękuję bardzo. Czyli rozpoczynamy. Jeszcze pan burmistrz chce się wypowiedzieć. Panie burmistrzu, na końcu może. Tak jest. Jeszcze trzech radnych czeka w kolejce. Tak, także proszę bardzo o...
muszę dojechać. Ja wiem, o bardzo konkretne pytania. Krótko. Miałem więcej tych pytań zadać, tak jeszcze o tym solidaryzmie ekologicznym, bo z cennika wynika, że gminy jednak płacą różnie. Grędziny i Miedzino płaci mniej za ścieki niż pozostałe gminy, więc... Ich, o subsydiowanie, to pan mi też nie odpowiedział na pytanie, dlaczego mieszkańcy obiektów wielorodzinnych nie płacą tej lwiej części stawki abonamentowej. I ostatnia rzecz, z wypowiedzi wynikało, że tak naprawdę te gminy ościenne, bo mit o dofinansowaniu, dopłatach jakby runął, wynikają z tego, że gminy nie płacą podatku od nieruchomości, nie płacą zajęcie pasa drogowego, mają nieco mniej problemów z amortyzacją, dlatego te ceny są tak znacząco niższe. No z tego wniosek jest taki jednoznaczny płynie, że jakbyśmy wyszli ze związku, to mielibyśmy taniej, tak? Bo byśmy nie płacili podatku od nieruchomości za zajęcia sami sobie, tak? I wtedy te koszty byłyby zdecydowanie niższe. No taka była argumentacja. Mimo to, że gminy sąsiednie nie mają tego wpływu, mają te ceny 30-40% niższe. Proszę bardzo, panie prezesie. Tak, bo ja rzeczywiście umknął mi to pana pytanie. Jeżeli chodzi o Miedzino, to sytuacja się zmieniła. Tam podwyżka jest dużo większa, bo dotychczas była stawka na dzień dzisiejszy jest niższa, bo stawka jest podatkowa zero, a stanowi to w całej cenie 45 groszy na ten okres taryfowy. Więc tutaj gmina podjęła taką decyzję zgodnie z wcześniejszymi założeniami, bo tak to było wypracowane. Na związku niektóre gminy się wyłamały, jak Rędziny chociażby, tak miała być stawka ustanawiana, żeby były ceny w całym związku takie same, jak w Częstochowie, gdzie stawka jest podatkowa 2%, poprzez wyliczenie dokładnie i te przekazujemy do gmin te wyliczenia, żeby ten składnik podatkowy wynosił tyle, co w Częstochowie, stąd te procentowe tam 0,25, niektórzy mają 0,40. Różnie to bywa w zależności od wartości majątku i ilości odprowadzanych ścieków, czy to rośnie, czy w majątku więcej rośnie, czy ścieków przybywa. Jeżeli chodzi o opłaty abonamentowe, tutaj uspokajam pana, jeżeli chodzi o budownictwo w Częstochowie, nikt do tego nie dopłaca, to jest za odczyt w lokalach i tutaj tej gotowości nie można liczyć, to dokładnie rozporządzenie to precyzuje. Ponieważ ta gotowość już jest wliczona do licznika głównego. Także to jest tylko za odczyty i rozliczanie należności, już gotowości się tam nie dolicza. Bo ta gotowość dla konkretnego tego odbiorcy już jest na wodomierz główny danego bloku. Dziękuję bardzo. Pan radny Aleksander Tokarz. Ja króciutko. Chciałem tylko przypomnieć, że Kłobuz jest zaopatrywany, wydaje mi się, głównie z ujęcia wodnego na ulicy Wodociągowej, a Łobodno jest alternatywą, prawda? Pewnym zabezpieczeniem, prawda? To jest jedna uwaga, ale druga sprawa istotniejsza. Majątek niesiony przez gminę Kłobuck, to jest tam chyba przeszło 20 milionów, ja zaokrąglam oczywiście, nie operuję tu konkretnymi liczbami. To jest około 20 milionów złotych, teraz te niecałe 50 milionów, to jest zaokrąglenie powiedzmy w dzierżawie, co prawda, ja to rozumiem, ale wiemy, że to za kilka lat będzie aportem wniesione na waszą rzecz, prawda? Niewątpliwie tak będzie. Taki powinien być kierunek. Tak naprawdę, no więc mówię tak, ale do czego zmierzam? Oczywiście, do czego zmierzam. Więc Kłobuck ma powiedzmy 70 milionów. W sumie ten majątek przedsiębiorstwa będzie około 280. Proszę zauważyć teraz te proporcje. Kłobuck ma 1/4 majątku, będzie miał. 1/4 majątku. I teraz tak, właścicielem akcji jest związek, 100% ma związek. Tam mamy tylko jeden głos na 14, prawda? Częstochowa ma 5 przedstawicieli, moim zdaniem nad reprezentację. 5 przedstawicieli, a my przy majątku 1/4 ogólnego majątku przedsiębiorstwa mamy tylko jednego. I teraz tak, chciałbym powiedzieć, że jeszcze raz to podkreślę. Ja jestem na rzecz, prawda, bezpośrednich relacji między gminą a przedsiębiorstwem. Oczywiście to będzie wymagało pewnych zmian statutowych i tak dalej. No. Ten pośrednik, związek jest nam niepotrzebny. Swoją drogą, nie wiem, czy mi udzieliście odpowiedzi, ale raczej nie. Jakie są koszty związku, utrzymania związku? Udzielić odpowiedzi? Dziękuję bardzo. Raczej nie. No raczej nie, bo nie znam tych kosztów. Na to ostatnie pytanie myślę, że więcej by mogła odpowiedzieć tutaj
pani Katarzyna, ale też pewnie nie ma tego przed sobą i w głowie takich liczb na pewno. Myślę, że te pytania generalnie nie do nas są kierowane, tak. Tylko powinny być właśnie może bardziej do burmistrza. Do tego ogromnie żałuję, że nie ma przedstawiciela związku tu dzisiaj. Ewentualne przecież nikt nie powiedział, że struktura, która została utworzona 25 lat temu, nie szkodzi. Że 25 lat temu nie może ulec zmianie i pewnie powinna ulegać zmianie, bo wszystko się powinno na bieżąco analizować. Ja potwierdzam pana myśl, że rzeczywiście majątek powinien być amortyzowany. Umowa dzierżawy tak naprawdę do niczego nie doprowadzają, tylko do tego, że ten majątek wybudowany za ogromne pieniądze się zdekapitalizuje i nie będzie spełniał swojej własności, dla których on został zbudowany. To są majątki, które rzeczywiście szybkiej dekapitalizacji podlegają, jak pompownie ścieków, oczyszczalnie. Przypomnę, że oczyszczalnia się budowała przecież po 90 roku, a wymagała już w latach 90, a wymagała już w ostatnim dziesięcioleciu, bo w 2009 zakończyliśmy tak naprawdę budowę jej prawie że od nowa tak naprawdę, bo pomijam to, że ten obiekt nigdy nie został skończony i tam, żeby między obiektami pójść, to trzeba było gumiaki zakładać, bo tam nikt nigdy nie zrobił chodników, dróg i tak dalej. Dzisiaj możemy tam uczyć ekologii na tym obiekcie, ale to staraniami w dużej mierze spółki. Ale z środków oczywiście, które pozyskujemy od odbiorców, no przecież, dziękuję bo innych bardzo. Nie ma. Pani radna Ewelina Kotkowska. Ja tak czasu. Tylko podsumowując może tą część naszej dyskusji. Proszę Państwa, mówimy o tym, że oszczędzamy. Tutaj Pani się wypowiadała, że oszczędza. Oczywiście biorąc pod uwagę nasze dochody, to jest tylko i wyłącznie z tego podyktowane, że każdy oszczędza na wodzie. Oczywiście ten czynnik ekologiczny też bierzemy pod uwagę, ale głównie z oszczędności środków. A gdyby odwrócić tą zasadę, Panie Prezesie, że zrobiliście fajną promocję w tym roku pod kątem wody pitnej. Pan pije wodę z kranu? Jak najbardziej. Pije pan wodę z kranu. Oczywiście, że tak, wszystkich zachęcili państwa do tego zachęcam. No właśnie, gdybyśmy zachęcili ludzi, nie wiem, wyposażyć jakiś dzbanek z filtrem może na początek, na zachętę, zrobić taką akcję, kampanię promocyjną, pijmy wodę z kranu. Nie kupujmy wody w sieciupkach, ale w Żywcu, w Cisowiance, czy gdziekolwiek indziej, Muszyniance. Przynajmniej pitną wodę i być może zwiększona ilość wpływów z tegoż tytułu obniży docelowo koszty za ten metr sześcienny. Czy to nie byłby taki przelicznik? Dziękuję. My promujemy jak najbardziej, uruchomiliśmy nie jako jednostkową taką jako akcję, tylko jako stałe działanie. Zachęcamy do picia wody z kranu, bo grzechem jest tak naprawdę kupowanie wody w butelkach, która często jest o gorszej jakości i stanie w zależności od tego, jak jest przechowywana i wzbudzająca zastrzeżenia pod względem bakteriologicznym, i my taką akcję robimy. Robiliśmy również ją w Kłobucku, zaczęliśmy ją w ubiegłym roku, będziemy ją kontynuować w tym roku, bo myślę, że przyniesie ona oczekiwane rezultaty. W tej chwili jesteśmy w trakcie składania wniosku o zainstalowanie w dwóch szkołach, między innymi tutaj w Kłobucku, takich zdroi w szkołach na stałe. Jest to objęte tym wnioskiem, który jest wspólnie z Częstochową robiony i jeszcze niektórymi gminami, ale pamiętam, że w Kłobucku mają być dwa takie zainstalowane, żebyśmy tych nawyków picia wody z kranu, tylko że bez żadnych filtrów, tutaj zastrzegam, bo jest to zupełnie niepotrzebne w naszym wypadku i bardzo fajnie, żeby tak było. Tylko przepraszam też, bez żadnych podtekstów, ale jeżeli chodzi o Kłobuck, to jest to odbierane, co się nie zrobi, to jest zawsze odwrotnie. Przyjedzie się z saturatorem, to powiedzą, o, przyjechali, ile to kosztuje, nie? No jakoś tak u was, uczestniczyłam dla pani tak, ale powiem, wczoraj poleciłem zakupienie dwóch kurtyn takich, bo to jest koszt 1500 zł jednej, którą na próbę w zeszłym roku w Częstochowie postawiliśmy, która się ze wspaniałym przyjęciem mieszkańców i pielgrzymów, bo to było centralne miejsce, tutaj w Kłobucku również była uruchomiona, ale to była prowizorka w oparciu o te węże strażackie i mówię do, powiem szczerze, do mieszkańca państwa gminy, że taką
nie do pana Michała Króla, że jeden taki planuje, żeby był właśnie w Kłobucku, a on mówi, no przecież to będzie źle odebrane, to przecież to za państwa pieniądze i to ja mówię, nie trzeba się tym przejmować, bo trzeba myśleć o tych, którzy zdroworozsądkowo na tą całą sprawę patrzą. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Dziękuję. Pan radny Mateusz Woźniak. Znaczy, szanowni państwo, tutaj padło takie stwierdzenie, że my jako radni nic nie możemy, pani radna tak powiedziała. Ja myślę, że my radni właśnie jako przedstawiciele, jako organ stanowiący współwłaściciela przedsiębiorstwa, bo takim niewątpliwie jesteśmy, możemy zrobić dwie rzeczy. Znaczy, pierwszą rzecz to przede wszystkim nasz przedstawiciel może zgodnie z ustawą o samorządzie wyrazić sprzeciw wobec podjętej uchwały, jeśli ona będzie korzystna, znaczy korzystna, jeśli przewidzi podwyżki. A druga opcja, nie wiem jak to państwo będą widzieć, ale ja mam taką propozycję, taki wniosek, mimo że jest to spotkanie robocze, aby zaopiniować negatywnie przedstawioną propozycję podwyżki przez przedstawicieli przedsiębiorstwa. Ja wiem, że może to nie jest jakieś wiążące dla przedsiębiorstwa czy dla zarządu komunalnego stanowisko, natomiast myślę, że to jest wszystko na tą chwilę, co my jako Rada możemy zrobić. Także taki jest mój wniosek do pani przewodniczącej. Dziękuję bardzo. Panie radny, no wniosku głosować nie będziemy oczywiście z takim wnioskiem. Postaram się ten wniosek, żeby był szybko napisany i przekazany do państwa i tyle tylko możemy zrobić. Pan burmistrz jako przedstawiciel nasz podejmie decyzję i myślę, że ta decyzja jego będzie jednak na nie, że będzie głosował przeciwko podwyżce. No bo tyle. No i rzeczywiście tylko tyle możemy zrobić. No wpływu bezpośredniego na to, żeby tej podwyżki nie było, nie mamy. Myślę, że argumenty dzisiejsze też przemówią do państwa. Proszę o zabranie głosu w tej chwili pana. Czy to będzie długo? Panie, to proszę o krótkie, bardzo krótkie pytanie, ponieważ państwo prezesi deklarują, że jeśli jeszcze jest potrzeba, to mogą przyjechać ewentualnie. Panowie, jesteście mecenasem kultury, wasze przedsiębiorstwo. Organizujecie pikniki rodzinne, wspieracie szkoły. Czy wasz mecenat dotyczy tylko Częstochowy, czy Kłobucka? Też. Między innymi też. 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 Myślę, że macie państwo dowody, że też. Tak, no to dobrze, to cieszę się, dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, proszę o zabranie głosu. Ale... Panowie prezesi, bierzcie przykład z naszego burmistrza, jeśli chodzi o rodziny wielodzietne, który obniżył śmieci, po prostu obniżka cen śmieci, a wy rodziny wielodzietne pogrążacie w dół. Trzeba obniżyć ceny, a nie podwyżki i podwyżki. Ile starczy? Ja wezmę swojego przykładu. Mój małżonek ma niecałe 600 zł emerytury, a wy mi podwyżki robicie. Dziękuję bardzo. Pani burmistrz, proszę. Panie prezesie, szanowni państwo, myślę, że to tych wiele, już 5 minut, panie prezesie, i taka konkluzja, bo myślę, że wszystko zostało tu powiedziane, co miało być powiedziane, ale z mojego jakby punktu widzenia, moje stanowisko jakby jest już ugruntowane, ale chciałbym nawiązać do kwestii tej kanalizacji jednak, bo ona jest tutaj kluczowa, przynajmniej dla mojego spojrzenia. Ja zgadzam się z panem, że póki co ta kanalizacja oddana nie generuje zysku, bo ja oczywiście doceniam wasz wkład w uporządkowanie tego systemu, zanim on w ogóle zaczął działać, bo jednak usunięcie awarii czy zakup przepompowni, którą musielibyśmy my jako gmina kupić, żeby dopiero wam przekazać. I tutaj ten rachunek ekonomiczny za 2,15 ja rozumiem, że nie jest pozytywny dla nas i on jest wręcz ujemny, ale już ta kanalizacja póki co w 4. kwartale została uruchomiona w 90%, w tej chwili już praktycznie w 100% i to nie jest zakończony proces. I to powinno z czasem, przynajmniej w trakcie roku 2016, przynosić wymierne efekty ekonomiczne, jeżeli chodzi o gminę Kłobuc, w systemie kanalizacyjnym. Ale chciałbym jeszcze podnieść inną kwestię. Myślę, że podobne zdanie będą mieli wójtowie i gminy Konopiska, i gminy Poczesnej, którzy także zainwestowali niemałe pieniądze w system kanalizacyjny, budowę oczyszczalni przekazano i budowę sieci kanalizacyjnej. Pytanie jest moje takie, bo wiadomo, że to nie jest pytanie do was, ale
Słusznie pan zauważył, że nie przyjęliście pewnej gminy, czy nie protestowaliście przeciw wyjściu jakiejś gminy ze związku, czy byliście w jakiś sposób przeciwni, z rachunku ekonomicznego. Dzisiaj wychodzi na to, że niektóre gminy trwają w związku, bo jest tak im wygodnie, nie inwestując złotówki w żaden system kanalizacyjny. Mamy jedną gminę, którą sami panowie wiecie, o którą mówię, nie chcę tutaj wymieniać, która tak de facto nie inwestuje w ogóle w ten system. Czyli nie dba o ten przychód, który miałby jakieś znaczenie w systemie rozliczeń ekonomicznym, bo wpływy z tytułu zużytkowania, używania wody czy kanalizacji byłby wyższy. Więc tutaj jest to, co rozmowa, która powinna się toczyć na związku, powinna się toczyć w ramach tego, żeby każdy solidarnie nie tylko płacił tą samą cenę, ale również angażował się w rozwój sieci i kanalizacyjnej, bo tu jest po stronie gminy, nie tylko wodociągowej, bo to leży po stronie przedsiębiorstwa, ale szczególnie w sieć kanalizacyjną, która generuje w tej chwili koszty i straty. Więc te gminy wszystkie, które są w związku, powinny tak samo proporcjonalnie inwestować w sieć kanalizacyjną, ale zwiększać ten dochód kanalizacyjny, zwiększać przychód na tej kanalizacji. I to myślę, że jest temat do dyskusji na związku odnośnie tej propozycji, aby każdy z wójtów i burmistrzów uderzył się w piersi, czy faktycznie inwestuje i ponosi ten koszt budowy kanalizacji, co w perspektywie daje przychody do przedsiębiorstwa i nie generuje takich kosztów i takich strat, i czy planuje jakiekolwiek inwestycje w tym kierunku. I jeszcze jedna rzecz, o którą tutaj myślę, że warto dyskutować również na związku, to jest cena abonamentu, bo jednak trudno nie odnieść wrażenia, że ludzie czytają te rachunki tak, jak czytają, że ta cena nie jest 9, tylko ta cena jest 11 czy 12 w zależności od zużycia, bo jednak koszt abonamentu wchodzi w tą cenę i ludzie czytają faktury prosto, nie czytają jak przedsiębiorcy, czy rozbijają je na składowe, tylko czytają bezpośrednio, ile ich kosztuje rachunek i ilość zużytych metrów sześciennych. I tutaj wypadałoby się zastanowić nad szczególnie domami czy rodzinami jedno- czy dwuosobowymi, które zużyją minimalną ilość wody, a jednak ten abonament jest dużo większym składnikiem cenotwórczym. I to są tylko pytania, o których chciałbym państwa uprzedzić, o których będziemy dyskutować na walnym zgromadzeniu związku jako przedstawiciele. Co do samego związku, proszę państwa, związek komunalny, koszt związku komunalnego jest około 3 milionów złotych, z czego około 85% to są podatki, które związek płaci gminom. Za pośrednictwem związku komunalnego płacimy podatki do gmin. Może tu pani skarbnik potwierdzić, bo tą informację akurat mam od niej. Więc ten koszt związku nie jest aż tak duży w perspektywie utrzymania związku, ale jednocześnie związek daje gwarancję, że ktoś ma na to jakikolwiek wpływ. Tyle, dziękuję. Oczywiście ja swoje stanowisko podtrzymuję i dziękuję. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Ja myślę, że to spotkanie już musi dobiec końca z uwagi na to, że panowie mają spotkanie w innej gminie o 13:00. Natomiast jeśli będzie taka potrzeba i ten deklarują panowie prezesi, że mogą jeszcze wrócić i dyskutować ten temat dalej. Tak. Jeszcze pan prezes, tak? No, chciałem podziękować za dzisiejsze spotkanie. Liczę nawet na to, że będziemy mogli ten temat kontynuować. Ja ponawiam swoje zaproszenie kiedyś do takiego krótkiej wizyty w wodociągach częstochowskich już doszło, ale przygotujemy specjalnie i pokażemy państwu, jak dbamy o to, że o zadowolenie waszych mieszkańców. Myślę, że warto by się było i też do nas wybrać, ale chętnie przyjedziemy i do państwa. Dziękuję. Ja myślę, ja w swoim imieniu i państwa podziękuję panom prezesom za wizytę i myślę, że pomysł wizyty radnych na obiektach przedsiębiorstwa byłby taki też pokazaniem, na jakim poziomie jest ta gospodarka prowadzona, bo to też jest ważne, tak, żeby państwo też pokazali to z innej strony i żeby radni sobie mogli wyrobić na ten temat jakimśkolwiek pogląd. Także myślę, że taki pomysł zorganizowania takiego wyjazdu do przedsiębiorstwa, żeby na miejscu zobaczyć, czy to jest zakład na europejskim poziomie, czy to jest zakład na zasadzie, tak jak ktoś tu powiedział, 3 pracowników i jak rozmawiałem ostatnio z wójtem, z panem, to mówi, że łopatą
przepychał kanał. No ale no, są też takie metody, więc tak jak mówię, wszystko trzeba wypośrodkować. Jeszcze jedna rzecz, która jest istotna i myślę, że będziemy poruszać na komisjach. Warto zrobić taką analizę. Audyt to, załóżmy, duże słowo, ale taką analizę, taką faktycznie ekonomiczną tych wszystkich rzeczy, które tutaj były poruszane. Oczywiście trudno je wszystkie zbić w jedno, ale pokazać te wszystkie, bo ja tylko, żebym tutaj nie był adwokatem, nie nazywam to diabła, ale adwokatem jakby sytuacji. Dwa składniki, które tu padły i które warto pamiętać. To jest ponad milion złotych w inwestycje wodociągowe i 700 tysięcy, które wpływa do kasy gminy z tytułu podatków. To są dwa składowe, które w momencie, gdyby nawet kwestia była uzasadniona, że nie warto być w tym związku, to proszę wziąć pod uwagę, że te 2 miliony jednak zostają w tej gminie, no mówiąc, w żywej gotówce, czy wręcz w inwestycjach. To też trzeba brać pod uwagę. I tak jak mówię, trzeba tutaj spojrzeć na te osoby, które mają najciężej, i tutaj pomyśleć, jak rozwiązać ten problem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja chciałam podziękować wszystkim, dokładnie wszystkim mieszkańcom, radnym, panom prezesom, którzy przybyli. I myślę, że będziemy sprawę kontynuować dalej, czy to tu, czy w